Witamy Państwa serdecznie. Kolejny mecz kontrolny piłkarzy Widzewa Łódź, drugi w tym okresie przygotowawczym. Przed tygodniem graliśmy w Poznaniu przy Bułgarskiej na obiekcie Mistrza Polski z najlepszym aktualnie polskim zespołem. Pamiętamy, ten mecz zakończył się zwycięstwem podopiecznych trenera Janusza Niedźwiedzia 2-1. Ale to był mecz kontrolny, to już historia, która na pewno jest miła, na pewno cieszy, bo to jest fajny taki prognostyk i dobry impuls do dalszej pracy. Dziś kolejne spotkanie kontrolne z rywalem doskonale nam znanym, bo wszak właśnie z GKS-em Tychy walczyliśmy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Dzisiaj Widzew Łódź GKS Tycha, to spotkanie skomentują dla Was Marcin Łagiewski i Marcin Darociński. Witamy Was serdecznie z rozpalonego od słońca obiektu treningowego przy ulicy Małachowskiego. Dzisiaj to spotkanie odbywać się będzie na nawierzchni hybrydowej, w każdym razie na pewno z nazwy hybrydowej, bo tutaj jednak dostrzegamy proporcje zdecydowanie trawy naturalnej. No ale ważne jest co innego. Warunki, w jakich przyjdzie grać zawodnikom, rywalizować w tym meczu, naprawdę bardzo trudne. Jest potwornie gorąco, skwarnie, miłosierny, nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak mógłby jakikolwiek dzisiaj mecz wyglądać na znajdującej się za nami sztucznej murawie. No tutaj jednak warunki zdecydowanie lepsze. Trawa była zraszana dość długo przed meczem. No to powinno zawodnikom troszeczkę pomóc. Ale słońce na pewno niczym sprzymierzeńcem tutaj nie będzie. Powiedzmy o składach, Marcin, w jakich wystąpią obie drużyny. Rozpocznijmy od naszych gości GKS Tychy, dzisiaj w białych strojach. GKS Tychy rozpocznie dzisiejsze spotkanie z numerem 13 w bramce Konrad Jałocha. A dalej niestety tutaj nie mogę jeszcze Państwu podać numerów, bo nie otrzymaliśmy od kierownika drużyny gości, ale dalej w zespole GKS-u Tychy będą występowali Konrad Pipa, Dominik Połap, Kamil Kargulewicz, Nemanja Nedicz, Tomasz Krężołek, Gracjan Jaroch, Tomasz Malec, Patryk Mikita, Mudimu i Mateusz Czyżycki. Na ławce rezerwowych zasiądą Kacper Dana, Natal Dzięgielewski, Marcin Kozina, Kamil Szymura, M. Płoch, Antonio Domingesz, Maciej Mańka, Wiktor Żytek i Daniel Rumin. Jeżeli chodzi o skład łódzkiego Widzewa, Marcinie, zostawię Tobie tę powinność. Wygląda to dzisiaj następująco. W bramce rozpoczyna Wasil Litwinienko z numerem 5 Serafin Szota, z 15 Julian Szechum, numer 22 Dominik Kun, 23 Paweł Zieliński, 27 Mateusz Żyro, 33 Martin Kreuzligler, 43 Mattia Montini, 77 Christopher Norman Hansen, 92 Fabio Nunierz, 97 Radosław Gołębiowski, więc nieco inny skład aniżeli ten, jaki oglądaliśmy przed tygodniem w Poznaniu. W każdym razie no tam nastąpiło oczywiście mnóstwo zmian, ale to w przerwie meczu i w drugiej połowie, natomiast ta wyjściowa jedenastka prezentowała się jednak nieco inaczej. W rezerwie w drużynie Widzewa pozostają Henryk Rawas, Bożidar Czorbadżuski, Karol Danielak, Ernest Terpiłowski, Bartosz Guzdek, Bartłomiej Pawłowski, Patryk Lipski, Filip Zawadzki, Adam Dębiński, Patryk Stępiński, tak więc widzicie sporo zawodników, którzy na co dzień są etatowo w pierwszej jedenastce, tym razem rozpoczyna mecz na ławce. Możemy tutaj powiedzieć, tak jak wspomniałeś, o murawie hybrydowej, na której będzie się odbywało dzisiejsze spotkanie. Bardzo dobrze przygotowana płyta. Mieliśmy przyjemność przespacerować się po niej tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania. Oprócz pogody, która jest bardzo taką wakacyjną pogodą, gdzie na pewno zawodnikom nie będzie pomagała, murawa jest, tak jak powiedziałem, kapitalnie przygotowana i też mamy jedną zmianę w stosunku do spotkań rozgrywanych w pierwszej lidze. Dzisiejszy sparing będziemy rozgrywać piłką innej firmy niż rozgrywaliśmy te mecze, które odbywały się w pierwszej lidze, a będziemy grali już piłką ekstraklasową. Zawodnicy już przygotowani do rozpoczęcia zawodów. Rozpoczną widzewiacy. Mattia Montini na środku boiska. Czeka na pierwszy sygnał arbitra głównego. I już za chwilę rozpoczynamy. Mattia Montini oczekuje na sygnał arbitra. Bardzo ofensywnie ustawiona drużyna Widzewa. Widzę, że podeszli bardzo wysoko pod linię środkową. Fabio Nunesz od lewej strony. Mamy tutaj Christiana Normana Hansena blisko niego. Mattia Montini przy piłce. Po prawej stronie Radek Gołębiowski, Dominik Kun i rozpoczęliśmy. Martin Kreuzligler po lewej stronie do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro, który naprawdę z dobrej strony pokazał się podczas spotkania z Lechem. Bardzo pewny punkt drużyny, świetnie się wkomponował w zespół Widzewa, no i liczymy, że tak będzie dalej. Bardzo ładnie teraz Martin Kreuzligler uprzedził tutaj plany rywala. Dobre podanie do Pawła Zielińskiego na drugą stronę boiska. Krosowe, szybkie rozegranie z Radkiem Gołębiowskim. No i out dla Widzewa.
Bardzo szybka akcja prawą stroną boiska, przerzucenie piłki od lewej strony od Martina Kreutzwilglera. Właśnie od tego zawodnika oczekujemy takich krosowych zagrań, bo wiemy, że ta jego lewa noga fajnie ułożona do właśnie takich zagrań do partnerów. Fabio Nunes, lewa strona boiska. Spokojnie czeka Dominik Kun. Jednak traci piłkę w środkowej strefie. No tutaj Marcin, jak zauważyliśmy od początku, próbuje bardzo agresywnie grać GKS, podwajać, no i to było skuteczne w przypadku tego ataku na Dominika Kuna. Leży jeden z zawodników GKS-u Tychy. Jesteśmy bardzo blisko ławek trenerskich jednej i drugiej drużyny. Widzimy tutaj trenera Janusza Niedźwiedzia dyskutującego z Christianem Normannem Hansenem. Chyba pokazuje, żeby unikać takich strat w środkowej strefie boiska, żeby asekurować Dominika Kuna po takiej stracie. Widzimy też trenera Dominika Nowaka, który jest nowym trenerem, jeśli chodzi o drużynę GKS-u Tychy, który dosyć nerwowo podszedł tutaj do arbitra. Arbiter w rozmowie z trenerem GKS-u Tychy. Chodziło tutaj o takie dosyć ostrzejsze wejście jednego z naszych zawodników w środkowej strefie boiska, ale już sytuacja została opanowana. Widzewiacy rozpoczną od rzutu sędziowskiego. No i myślę, że w tej sytuacji piłkarze Widzewa spokojnie rozpoczną grę. Tak jest. Fabio Nunes do Kreutzwilglera, ten na drugą stronę boiska. Tam z numerem 5 Serafin Szota. Spokojnie Mateusz Żyro. Żyro, bardzo mądrze. Julian Szechu. Wasilij Łitwinienko. Wysoko próbują podchodzić tutaj Tyszanie. Taki ostry, wysoki pressing. Zmuszają nas jednak do błędu. Tutaj tracimy piłkę po tym wybiciu i od autu rozpocznie GKS. Jestem bardzo zaciekawiony dzisiejszą postawą, jeśli chodzi o naszego bramkarza, o Wasyla Łitwinienkę, który tak na dobrą sprawę to jest jego chyba pierwsze spotkanie, gdzie rozpoczyna od pierwszej minuty. Tak, w Poznaniu grał w drugiej połowie. W drugiej połowie, ale pokazał się z dobrej strony. Widzimy, że jego gra nogami raczej nie jest dla niego problemem. Mattia Montini. No próbował teraz Mattia szybko rozegrać piłkę z Radkiem Gołębiowskim, ale troszeczkę tutaj dokładności zabrakło. Tyszanie. Tym razem oni po lewej stronie boiska spokojnie tutaj operają piłką do swojego bramkarza. Konrad Jałocha, on rozpocznie kolejną akcję GKS-u Tychy. Na razie Widzewiacy nie podchodzą jakoś specjalnie wysoko. Tutaj gdzieś w okolicach środka boiska jest Hansen, jest Montini. Teraz ruszyli mocniej do przodu. Tym razem my próbujemy przepresować i utrudnić maksymalnie zadanie GKS-owi w wyprowadzeniu piłki. No to się poniekąd udaje, ale jednak tracimy futbolówkę gdzieś tu w okolicach środka boiska od autu zawodnicy gości. Bardzo istotne w tej akcji było to, że Mattia Montini jako najbardziej wysunięty zawodnik łódzkiego Widzewa dał sygnał pozostałym zawodnikom, że atakujemy pressingiem i że pozostali zawodnicy Widzewa odczytali intencje naszego napastnika i przesunęli się w kierunku bramki Konrada Jałochy. No. Bardzo ładny powrót Dominika Kuna, teraz skuteczny Fabio Nunes, ale walczą jeszcze Tyszanie. Jakaś decyzja sędziego, rzut wolny dla GKS-u. Piłka troszeczkę do tyłu. Próba rozegrania Widzewiaków z pierwszej piłki między trzema zawodnikami, Christianem Normannem Hansenem, Dominikiem Kunem i Fabio Nunesem. No niestety spaliło to na panewce, bo zawodnik GKS-u z numerem 28, a jest to Kamil Kargulewicz, odczytał zamiary naszych zawodników. No teraz musi powracać Mateusz Żyro spokojnie głową do Wasilia Litwinienki. Litwinienko. No mówiliśmy o tym, że dostał szansę gry w Poznaniu po raz pierwszy w takim poważnym meczu kontrolnym ukraiński bramkarz. Rzeczywiście nie można mieć do niego większych pretensji, większych uwag. Grał pewnie. Wtedy, kiedy trzeba było, interweniował. Mimo, że Lechici w drugiej połowie no, kilka groźnych sytuacji stworzyli, zresztą zdobyli bramkę, no ale to po świetnym dośrodkowaniu Baluła Pacławski przystawił nogę. No i troszeczkę chyba takie nieporozumienie lekkie, ale tutaj bym nie winił Litwinienki w przeczytaniu tej akcji przez naszych obrońców. Marcinie, ale... Marcinie, ty byłeś na spotkaniu w Poznaniu przy Bułgarskiej, ja spotkanie oglądałem w relacji naszej telewizji klubowej i patrząc na bramkę strzeloną przez Lechitów, w żaden sposób nie winiłbym tutaj właśnie naszego bramkarza. Mimo, że oczywiście kibice widzieli, no ta piłka się tak wtaczała do bramki, no bardzo sprytnie strącona, ale przede wszystkim idealnie dośrodkowana przez Baluła. No zresztą, kiedy rozmawiałem później z naszymi zawodnikami, jednoznacznie twierdzili, że Baluła to był piłkarz Lecha, który sprawiał im najwięcej problemów. Ale wróćmy do tego, co dzieje się na boisku tutaj w tej chwili. Szechu,
do Hansena. Fabio Nunes. Dobra próba Widzewiaków, rozegrania akcji ofensywnej. Szechu fajnie pograł tutaj piłką, dobrze do Serafina Szoty. Jednak zablokowany zawodnik Widzewa, szkoda, ale utrzymujemy się przy piłce. Bardzo dobry powrót Mateusza Żyro. No chciałbym cały czas, żeby ten zawodnik rzeczywiście stanowił taką ostoję. Trenerowi bramkarzy Andrzejowi Woźniakowi. Pamiętasz spotkanie z Anglią na Wembley, kiedy Alan Shearer z 16 metra. I to tak. Też była podobna piłka, że Andrzej Woźniak wtedy poszedł, żeby ją wychwycić gdzieś na tym 16-15 metrze. Został uprzedzony przez Shearera i dlatego tutaj nie winię Litwinienki, bo to też miał bardzo długą drogę do piłki w Poznaniu. Ale wróćmy do dzisiejszego spotkania. Mamy rzut wolny dla GKS-u Tychy. Mateusz Czyżycki od prawej strony rozpoczyna. No, troszkę tam się nam zagotowało we własnym polu karnym. Odrzut rożnego rozpocznie GKS Tychy. Ostatni dotknął piłki jeden z zawodników Widzewa. No, mówiliśmy o tym opale, mówiliśmy oczywiście o tym, że zawodnikom tu dzisiaj łatwo na pewno nie będzie. Na pewno będzie mieli przerwę na uzupełnienie napojów. No trudno, żeby było inaczej. Sądzę, że sędzia około tej 30 minuty taką decyzję podejmie. No, też w białych strojach goście, my natomiast w tych strojach czarnych naszym rezerwowym komplecie, ale jak się dowiedziałem od kierownika Marcina Pipczyńskiego, to jest dzisiaj łabędzi śpiew tych strojów. Po raz ostatni Widzewiacy w nich występują w oficjalnym spotkaniu kontrolnym. Czyli już za chwileczkę wrócimy do naszego klubowego zestawu czerwonych. Tak, poza tym już też treningowe stroje i no tutaj korzystamy z tych, które jeszcze były w zeszłym sezonie. Lekko mówiliśmy sfatygowane, o tym w Poznaniu, tak. No te czerwone to mocno już były sfatygowane. Ciężko było komplet zebrać. Z czarnymi było zdecydowanie łatwiej. No to jest ten okres przejściowy, kiedy czekamy jeszcze na nowy komplet strojów, już na nowy sezon, więc no trzeba jeszcze korzystać z tego, co aktualnie w magazynach klubowych się znajduje. Przed chwileczką mieliśmy zagranie Serafina Szoty w kierunku naszego nowego zawodnika, którym jest Julian Szechu. Julian Szechu dostał troszeczkę piłkę na tak zwanego konia, miał zawodnika GKS-u Tychy na plecach i tutaj każda strata na 40 metrze mogła spowodować jakąś groźną sytuację pod naszą bramką, jednak dzięki temu, że Julian fajnie się ustawił, został faulowany i mogliśmy rozpocząć od rzutu wolnego. No teraz fajna akcja nam wyszła, mądrze, zagranie piętką, ale szkoda, no gdzieś tu strata nastąpiła w pewnym momencie. Wydawało mi się, że jakby Mattia Montini doszedł do tej piłki, mogło być interesująco, no ale szybko pograliśmy na małej przestrzeni. To już jednak historia, Dominik Kun. No coraz częściej próbujemy gościć pod bramką rywala, Martin Kreuzrigler. Kreuzrigler do Mateusza, Mateusz Żyro do Dominika Kuna, Dominik Kun jako rozgrywający w tej chwili, no gra tutaj ewidentnie na środku. Dobre podanie prostopadłe w tej chwili do Mattii Montiniego. Mattia Montini zablokowany, rzut rożny dla Widzewa. Kapitalne podanie prostopadłe do Mattii Montiniego, który troszeczkę wygonił się ze światła bramki. Podwajany od razu przez zawodników GKS-u Tychy, wywalczył rzut rożny i zobaczymy, jak będzie wyglądał rzut rożny w naszym wykonaniu. Przypomnijmy, że troszeczkę centymetrów nam przybyło w porównaniu z poprzednim sezonem. Szczególnie mam tutaj na myśli Mateusza Żyro, który no pokazał to już w Poznaniu przy drugiej bramce, też właśnie po rzucie rożnym odpowiednio głową uderzył. Co prawda ta piłka dość ciekawie szukała drogi do bramki, jeszcze odbita. Najważniejsze, od słupka, że znalazła. Bramkarz próbował interweniować, no dość troszkę niefortunnie zdaniem kibiców Lecha oczywiście, którzy zresztą po tym meczu spore pretensje do swoich golkiperów mieli. Tymczasem Widzewiacy. Nadal to my w posiadaniu piłki, no to nie wyszło. No nie wyszło, Radek Gołębiowski próbował dośrodkować prawą nogą, no widzimy, że ta prawa noga jeszcze nie do końca przysłużyła Radkowi tak, jak przysłużyć powinna. Mam nadzieję, że w kolejnej akcji, kiedy piłka już będzie może lepiej dograna, może będzie to lepiej ustawiona. Marcin, tak jakby mu ta piłka odskoczyła. Lekko podskoczyła, w tak, momencie, tak. Dokładnie. Ale mam nadzieję, że tutaj trenerzy też zauważą, że trzeba u Radka popracować nad tą prawą nogą. Ja bardzo często widzę u dzieci, że trenerzy już bardzo duży nacisk kładą na to, że zaczynamy grać słabszą nogą, żeby ta słabsza tak, noga nie w jakikolwiek tylko sposób nogą wiodącą, tak, nie tylko rzeczywiście stawiać na to akcent. Oczywiście dzieciaki będą szukały tej nogi wiodącej, bo chcą zdobywać bramki, chcą się dobrze bawić, chcą rywalizować, no ale to już rola dobrego trenera, żeby również pokazał, że z tej drugiej też można czerpać pożytek i radość, co za tym idzie później. No ale tu mówimy przez moment o futbolu dziecięcym, młodzieżowym, natomiast no, mamy do czynienia jakby
jakby nie było, Marcin, dzisiaj z seniorami. Ale no wiemy o tym, że też wiodącą nogą Radka jest oczywiście ta lewa, z którą nieraz pokazał, że potrafi wiele zrobić. Żargon piłkarski mówi o tym, że lewą nogą Radek potrafi wiązać krawaty, tak? Podobnie jak Fabio Nunes, który atakował teraz zawodnika GKS-u Tychy Kargulewicza. Kreuzwigler do Litwinienki, Litwinienko. No, miałeś rację, bardzo spokojnie Wasyl tutaj nogami sobie poradził, mimo że atakowany był natychmiast przez zawodnika GKS-u. Przyjął piłkę taką kozującą, to nigdy dla bramkarza nie jest przyjemne. I spokojnie zagrał na prawą stronę boiska. Widzowiacy z tego już czerpią korzyść. Jesteśmy już na połowie GKS-u trochę. Ale co bardzo istotne, Fabio Nunes teraz siatkę założył rywalowi. Fabio Nunes, jeszcze raz odegranie na skrzydełko. Tutaj jest Dominik Kun. No, zdaniem sędziego Dominik przewinił i rzut wolny dla rywala. Ale bardzo tutaj mocno pracuje Kamil Kargulewicz, którego nazwisko już wymieniłem kilkukrotnie. Prawa strona, jest to widać, że zawodnik, który jest bardzo żywy i dobrze wygląda na tej prawej stronie. Ale wracając do Wasyla i tego jego wyprowadzenia piłki, gdzie był już pod takim dosyć dużym pressingiem zawodników GKS-u Tychy. On nie zagrał piłki gdzieś na uwolnienie, on poszukał zawodnika Widzewa, Radka Gołębiowskiego, który znalazł się w fajnym miejscu i był zupełnie niekryty. Tak, Marcin, no to o czym mówiłem, że tutaj bardzo pozytywnie zareagował, podobało mi się to, bo z dużym spokojem. Nie wpadł w stres, nie zdenerwował się, rzeczywiście wiedział, gdzie chce zagrać i zrobił to skutecznie. Ponownie Widzewiacy. Kolejny wygranek pojedynek główkowy Mateusza Żyro, który dzieli i rządzi tutaj, jeśli chodzi o naszą linię defensywy. Nie pozwala Tyszanom rozwinąć skrzydeł tymi właśnie długimi piłkami granymi gdzieś górą. Radek Gołębiowski. No Mateusz teraz po drugiej stronie, nie w środku, a po prawej stronie ponownie Radek Gołębiowski. No poradzili sobie Widzewiacy. Julian Szechu do Kreuzwiglera. Kreuzwigler. Nunes do Christophera. Ach, szkoda, że Christopher Norman Hansen nie opanował lepiej tej piłki, wybili ją rywale i od autu rozpoczną Widzewiacy. Ale też ta piłka zagrana przez Martina nie była aż tak wypieszczona, żeby przy Mudimu, który w prostej sytuacji wybił piłkę na aut. Faulowany Mattia Montini, odrzutu wolnego Widzewiacy. Ciekawe miejsce. Dla Radka Gołębiowskiego, o którym tyle mówiliśmy. Widzimy, że Radek już wziął piłkę, ustawia ją. 23, 24 metr od bramki Konrada Jałochy. Paweł Zieliński. Paweł Zieliński tutaj prawonożny, to myślę, że jeżeli mielibyśmy rozgrywać w jakikolwiek sposób na dogranie piłki do partnerów, to Radek zostawi piłkę Pawłowi Zielińskiemu, ale jeżeli zdecydujemy się na uderzenie bezpośrednie na bramkę Konrada Jałochy, to nam się zanosi. Tak. Radek Gołębiowski ustawił piłkę, około 4-5-metrowy rozbieg, trzyosobowy mur Tyszan w bramce Konrad Jałocha. No potrafi uderzyć z tej odległości, Radek Gołębiowski niejednokrotnie to udowodniał. No zobaczymy, jak będzie tym razem Radek Gołębiowski. No, niestety, tym razem prosto w mur. Nie podniósł tej piłki wystarczająco do góry, więc ta okazja zmarnowana. No nie było to na pewno najlepsze wykonanie rzutu wolnego w wykonaniu Radka. Myślę, że specjalnie nie będzie tej akcji rozpamiętywał. Tyszanie przejęli piłkę, już są w okolicy środka boiska. Do środka zagranie, my cofnięci na własną połowę, najbardziej wysunięty Mattia Montini. No też zwracam uwagę na to, że Mattia Montini dostaje dzisiaj szansę od pierwszej minuty, no bo to też myślę, że dla sztabu szkoleniowego, no ważny sprawdzian Włocha, na ile on może pomóc drużynie, bo rzeczywiście stracił praktycznie całą rundę wiosenną. Jesienią, Marcin, pamiętasz, kilka razy no dawał sygnały, że coś potrafi, że rzeczywiście można od niego czegoś oczekiwać, jakości pewnej piłkarskiej. W Poznaniu no to zagrał kilka minut, wszedł dopiero w końcówce, więc ciężko cokolwiek o jego występie powiedzieć. Aczkolwiek umiejętnie potrafił przytrzymać piłkę, rozegrać w momencie, kiedy już pilnowaliśmy tego prowadzenia 2-1. To na pewno na plus. Właśnie to chciałem nadmienić, że Mattia Montini w Poznaniu, który dostał kilka minut na Morawie Przybułgarskiej, potrafił pokazać się właśnie z tej najlepszej strony, jeśli chodzi o napastnika najbardziej wysuniętego. Potrafił zagrać tyłem do bramki, przytrzymać piłkę wtedy, kiedy Widzew potrzebował oddechu, kiedy Lech próbował dogonić nas, jeśli chodzi o wynik spotkania, to właśnie Mattia był tym zawodnikiem, który najczęściej dostawał piłkę i który tej piłki nie tracił. Więc
wiadomo, że trener Niedźwiedź też szuka optymalnego ustawienia, jeśli chodzi o drużynę Widzewa w kontekście gry w Ekstraklasie. Wszyscy mówią o tym, że mamy napastników, no my potrzebujemy takiego zawodnika w przodzie, który da nam tych 12-15 bramek w sezonie i z którego będziemy wszyscy mieli pociechę. Oby był to Mattia Montini. Bartek Guzdek, który też miał swojego czasu kapitalną rundę, jeśli chodzi o drużynę Widzewa w pierwszej lidze, troszeczkę w drugiej rundzie nam przysnął, ale też mam nadzieję, że Bartek tutaj po przepracowaniu okresu przygotowawczego będzie taką wartością dodaną łódzkiego Widzewa. No też na to oczywiście liczymy. Bartek Guzdek to jest młody zawodnik, pamiętajmy, młodzieżowiec, który jeszcze no, ma te wahania formy, przyplata lepsze okresy gry ze słabszymi. Na pewno ta runda wiosenna nie była taka, jaką by sobie wymarzył, ale walczy w tej chwili nadal o miejsce w składzie Widzewa, w kadrze Widzewa na rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. Sporo widzów jednak przybyło i to tak tuż przed meczem. Rzeczywiście ta trybuna na Łodziance nam się nieźle wypełniła, mimo naprawdę ogromnego upału i tego, że raczej wielu, kto żyw, to gdzieś nad wodę uciekał i do cienia. W przeciwieństwie Marcin do nas, no my nie uciekliśmy, jesteśmy tutaj wystawieni na promienie słoneczne, prawda? Może one mi pomogą trochę na gardło, bo powiem wam, niestety klimatyzacja czyni cuda przy tym upale i dzisiaj naprawdę troszkę walczę, więc jeśli czasami słyszycie, że odkaszlę, czy gdzieś tam lekko zamilknę, to z tego to tylko i wyłącznie wynika. Tyszanie tymczasem. No GKS próbuje rozgrywać teraz atak pozycyjny. No sprytne podanie, takie penetrujące, ale tam Mateusz Żyro oczywiście był na posterunku i świetnie sobie poradził. Mudimu, o którym wspominałeś. No, ale utrzymują się tak, cały czas. Próbują teraz też ataku pozycyjnego. Widzewiacy też mądrze ustawieni. Mateusz Żyro, który dzieli i rządzi tutaj w linii defensywnej łódzkiego Widzewa. On znajduje się tam, gdzie w odpowiednim momencie, gdzie znajduje się piłka. I to jest właśnie bardzo, bardzo istotne, jeśli chodzi o naszego nowego defensora. Ja przypominam sobie rundę w wykonaniu Krystiana Nowaka, którego już niestety w Widzewie nie ma, który w pierwszej rundzie, jeśli chodzi o grę w łódzkim Widzewie w sezonie 2021-2022, też piłki szukał, przyciągał piłkę jak magnes. I tutaj widzimy, że Mateusz Żyro też ma tę umiejętność, że znajduje się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Masz rację. Ale z drugiej strony jeszcze poszukalibyśmy takiego zawodnika, jak swego czasu był nasz taki as atutowy, jeśli chodzi o linię ofensywną, Marek Koniarek. O Marku Koniarku też mówiło się, że jest zawsze tam, gdzie być powinien. Piłka się od niego odbijała, wpadała do bramki. I teraz czekamy na to, że może uda się akurat Mattiemu Montiniemu, który atakuje tutaj Kargulewicza, wejść w buty naszego snajpera. Szalenie wysoko postawiłeś wymaganie i poprzeczkę. Na razie czekam na to, żeby Matias się przełamał i choćby w tym meczu kontrolnym trafił raz nawet do siatki rywali. Może to być dla niego niezwykle ważne. Tymczasem Mateusz Żyro, o którym powiedziałeś, że dzieli i rządzi w obronie Widzewa i radzi sobie znakomicie już w kolejnym meczu. Dominik Kuno, teraz tracimy piłkę. Może być groźnie. Z dalszej odległości uderzenie celne. I Wasili Litwinienko na posterunku. Tak, po uderzeniu Patryka Mikity. Patryka Mikity, który przyszedł teraz przed sezonem do GKS-u tych ze Stomilu Olsztyn. W Stomilu, który został spadkowiczem z pierwszej ligi. Był najlepszym zawodnikiem i najlepszym strzelcem, więc ten transfer do GKS-u Tychy no, wypracował sobie swoją postawą w poprzednim sezonie. Dokładnie, no bezdyskusyjnie najlepszy zawodnik ekipy z Warmii i Mazur. No ekipy, która no, przeżywa teraz ogromne problemy również organizacyjno-finansowe. Nie wiemy, co tam tak naprawdę dalej się wydarza, ale zostawmy to. Tymczasem Widzewiaca, oj szkoda, Christopher Norman Hansen, ale jeszcze się poprawia, jeszcze próbuje powalczyć o tę piłkę. Jednak Tyszani opanowali sytuację, nie na długo jednak, sprytnie Albańczyk nasz widzewski Julian Czeku. Ale znowu Kargulewicz tutaj pokazał się z dobrej strony, jeśli chodzi o drużynę GKS-u Tychy. Ten chłopak jest takim żywym srebrem drużyny prowadzonej przez Dominika Nowaka. On też potrafi się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przerywa akcję Widzewiaków tutaj po naszej lewej stronie, a po prawej stronie GKS-u Tychy. Wydaje mi się, że tutaj kapitalne zagranie było od Pawła Zielińskiego w kierunku Radka Gołębiowskiego. Myślę, że Radek gdzieś z tyłu głowy miał to wcześniejsze, sprzed kilku minut niedokładne, można powiedzieć, zagranie prawą nogą i też nie zdecydował się na zagranie właśnie tą nogą, którą powinien zagrać.
troszeczkę przetrzymał tę akcję. Później to zagranie do Christiana Normana Hansena już było takie wymuszone i też niedokładne, więc tej dokładności może dzisiaj widzowiaką brakować. Wiemy o tym, że oni bardzo ciężko pracują w tym okresie przygotowawczym. No to jest taki okres, gdzie musimy naładować akumulatory już na start ekstraklasy, tak? Te nogi mogą być ciężkie. Poza tym pogoda, o której dzisiaj mówiłeś, tak? No pogoda to raz, treningi po dwa razy dziennie nierzadko, więc no to robi swoje. Fabio Nunes, no ostre starcie teraz, jeszcze próbował ślizgiem Julian Szachu przejąć piłkę, jednak utrzymują się Teszanie lewą stroną boiska, tym razem prowadzą swoją akcję, dośrodkowanie nie najlepsze i tym razem na posterunku Martin Kreuzrigler. No szkoda tylko, że dłużej nie utrzymaliśmy się przy piłce. Jeszcze jedno dośrodkowanie w nasze pole karne. No może być tam groźnie w tej chwili, próba odegrania piłki do Mikity. Na szczęście jednak poradziliśmy sobie z zagrożeniem we własnym polu karnym i no ponownie Teszanie. No taki moment przewagi z drużyny GKS-u tych. My w tej chwili ograniczamy się tak naprawdę do obrony i czekamy na własnej połowie na rywala. Zdecydowanie, ale po przechwycie piłki, tak jak mieliśmy kilka minut temu tę sytuację, gdzie Paweł Zieliński zagrał prostopadłą piłkę, no my jeżeli przejmiemy piłkę tutaj, to możemy też poszukać takiego szybkiego zagrania w kierunku naszych ofensywnych zawodników. Julian Szegu i właśnie o tym mówiłem. Wyszukał Christiana Normana Hansena, ten w pojedynku. Jest Hansen, no zdaniem sędziego niestety był zawodnikiem, który faulował i w efekcie odrzutu wolnego rozpoczną Teszanie. Bardzo blisko był arbiter główny, to on podjął decyzję o tym, że było zagranie niezgodne z przepisami ze strony Christiana Normana Hansena. Sędzia boczny nie sygnalizował tego zupełnie, ale tutaj musimy tak rozgrzeszyć arbitra głównego, bo był bardzo blisko i przerwał taką fajnie zapowiadającą się akcję widzewiaków pod bramką Konrada Jałochy. Wrócę też na chwileczkę do tej pogody. Myślę, że zawodnicy chętniej by tutaj użyli słów takiego barda polskiego. W promieniach słonecznych opalamy się, ale niestety no, mamy taką porę, jaką mamy. Bardzo, bardzo tylko chyba dobra informacja jest dla nas taka, że jedyny termin, kiedy moglibyśmy rozgrywać spotkania o tej porze, to będzie niedziela, bo pozostałe spotkania w telewizji, która będzie transmitowała mecze widzewiaków, to już będą godziny popołudniowe bądź wieczorne. No tak, to się zmienia i jak sami zresztą zauważyliście, na razie jesteśmy łakomym kąskiem dla operatora telewizyjnego, dla Kanału Plus, czy też TVP, dlatego że no pierwsze dwie kolejki, niedziela godzina 17.30, to jest taki czas premium, jeśli chodzi o niedzielę, no i piątek 20.30, mecz z Jagiellonią, mecz również w kategorii premium, który będzie pokazywać zarówno Kanał Plus, jak i TVP. Dodajmy tylko, że tutaj TVP ma prawa do jednego meczu w kolejce, no i wybrała mecz właśnie Jagiellonii z Widzewem. No ja myślę, że to zainteresowanie jest dla nas miłe, jest dla nas sympatyczne. Z drugiej strony nie jest chyba zaskakujące, no wraca wielka marka po 8 latach. Oczywiście my znamy swoje miejsce w szeregu, wiemy o co gramy, o co walczymy, ale zainteresowanie medialne w całym kraju występami Widzewa jest naprawdę duże i no tylko w nogach piłkarzy, na jakim poziomie będzie się później dalej w dalszej części rozgrywek utrzymywać. No ale początek, no to rzeczywiście jest fajny, sympatyczny dla Widzewa. Przed sekundeczką, tak zanim rozpoczniemy tutaj to, że zawodnicy zejdą na przerwę związaną z nadrobieniem braków, jeśli chodzi o płyny, to musimy tutaj powiedzieć, że mamy pierwszą żółtą kartkę w dzisiejszym spotkaniu. Radek Gołębioski zarobił ją za przytrzymywanie taktyczny faul i łapał tego zawodnika oznaczonego numerem 28 Kamila Kargulewicza, który, tak jak powiedziałem, no takie żywe srebro na tej prawej stronie i bardzo dużo tutaj problemów sprawia naszym zawodnikom. No i popatrzmy teraz, Janusz Niedźwiedź wykorzystuje oczywiście ten czas na rozmowę ze swoimi podopiecznymi. Tym razem w dyskusji z Christopherem Normanem Hansenem. No oczywiście mówimy o tym, jak się najlepiej ustawić, jak wyjść do takiej prostopadłej piłki. Do piłki, która się już raz, drugi pojawiła podczas tego spotkania. No więc doskonale rozumiem te uwagi trenera. Widzewiacy no oczywiście piją i czerpią tej wody pełnymi garściami, no to jest zrozumiałe, polewają się wodą, no zobaczymy na ile to oczywiście pomoże, ale sądzę, że są przygotowani,
dobrze rzeczywiście, nawet mimo ciężkich treningów, radzą sobie. Przed tygodniem w Poznaniu to było troszkę co innego. Nawet jeden z piłkarzy mówił mi o tym, że byliśmy jeszcze na pewnej świeżości. To był początek treningów, dlatego bardzo dobrze wytrzymaliśmy w ogóle tempo tego spotkania z Lechem, bo jak na mecz kontrolny, powiedzmy sobie szczerze, to był mecz toczony w fajnym tempie. Jasne, były momenty lekkiego uspokojenia gry, by błyskawicznie przyspieszyć. Gra była bardzo otwarta, tam był atak za atak. Rzeczywiście obie drużyny stworzyły dużo sytuacji bramkowych. Ten mecz się mógł podobać, co Marcin mnie oczywiście bardzo cieszy. No, znacznie więcej czystych okazji stworzyliśmy my. Co ciekawe, z tych najlepszych akurat nie zdobyliśmy bramek. Jeśli wspomnimy właśnie dwie okazje Christophera Normana Hansena, dwukrotnie też Bartka Pawłowskiego. No, brak tej skuteczności. Fajnie to wyglądało. To jest taka nasza troszeczkę pięta Achillesowa, ale jeżeli tutaj wrócimy do tego okresu, o którym powiedziałeś, że jeszcze nie byliśmy wtedy w tym treningu aż tak mocno eksploatowani, że zaczęliśmy na świeżości, ale też nie możemy zapomnieć o tym, że to było dopiero kilka dni po rozpoczęciu treningów, po powrocie zawodników z urlopu i co jest bardzo, bardzo istotne, zawodnicy na tych urlopach widać było, że nie próżnowali, bo jeżeli wypróżnowaliby tym w tym swoim okresie urlopowym, to niestety no możemy powiedzieć, że mielibyśmy do czynienia z zawodnikami, którzy są wypruci z sił. No tak nie było na pewno i zobaczymy, jak dzisiaj będziemy sobie radzić z tą sytuacją. Martin Kreuzrigler, Fabio Nunes. Ponownie Martin Kreuzrigler na drugą stronę do Serafina Szoty. Serafin Szota. Prostopadle, dobre podanie do Głębiowskiego, ten przyspieszył teraz grę, no próbował Montini piętką, ale to chyba nie był ten moment na tego rodzaju zagranie. Trzeba było próbować przejąć tę piłkę, wpaść w pole karne i znacznie więcej z tego uzyskać, tak się nie stało. A ja tutaj nie zgodzę się z tobą, Marcinie, jeśli chodzi o zagranie Matii, ale poczekajmy, bo Kargulewicz kolejny raz prawą stroną boiska, goni go Dominik Kun. Brakło troszeczkę sił chyba zawodnikowi GKS-u Tychy w dokładnym dograniu piłki, jeśli chodzi o zawodników GKS-u Tychy. Ale wrócę do poprzedniej swojej myśli, o której powiedziałeś, że chyba nie do końca przemyślane zagranie Matii Montiniego. Ja uważam, że to chyba było najbardziej optymalne zagranie, ze względu na to, że dostał prostopadłą piłkę, wyganiał się zupełnie z pola karnego i bardzo szybko chciał uruchomić zawodnika, który do niego tę piłkę zagrywał, a w tym przypadku był to Radek Gołębiowski. Wiadomo, że gdyby to było zagranie bardzo na klepy, fajne, gdyby tak. Było skuteczne, byłoby wszystko okej, ale tak to wydaje mi się, że nie do końca krew widział, południowca, no nie trafił. Krew nie trafił południowca gdzieś tutaj na pewno zagrzała się w żyłach naszego Włocha, który próbował tak po włosku szybko dograć piłkę. Kapitalne zagranie Juliana Szegu na lewą stronę boiska. Fabio Nunes. No potrafi zakręcić rywalem, tym razem zablokowany jednak od rzutu rożnego. Rozpoczną Widzewiacy. Cała drużyna Janusza Niedźwiedzia zmierza w kierunku pola karnego GKS-u Tychy. Łącznie oczywiście z Mateuszem. Mateusz Żyro już jest w szesnastce. Cała drużyna Widzewa w obrębie praktycznie pola karnego Konrada Jałuchy na własnej połowie tylko... Tym razem Dominik Kuni i Paweł Zieliński. Tak, będą asekurować. Najczęściej są to stosowane te zagrania, że najniżsi zawodnicy gdzieś muszą asekurować straty jakąś piłki i szybkie przerwanie kontry drużyny przeciwnej. No, piłka przeleciała sobie niestety nad polem karnym. Dobrze, że ją gdzieś tam na końcu jeszcze zdążył opanować Paweł Zieliński, faulowany jeden z Widzewiaków. Będzie więc rzut wolny, kolejny stały fragment gry, tyle że tym razem po drugiej stronie, z prawej strony będziemy rozpoczynali. No, ale ten rzut rożny na pewno najlepszy w naszym wykonaniu akurat nie był. Marcinie, pamiętasz, mieliśmy takiego zawodnika w nieodległej historii łódzkiego Widzewa, który bardzo często podchodził do stałych fragmentów gry i było niemal pewne, że piłka albo przejdzie wszystkich, albo nie przejdzie pierwszego. Wiesz, o kim mówię? No, ciekaw jestem właśnie. Łukasz Kosakiewicz. Pamiętasz, jego, pomyślałem jego, o tym jego zagrania właśnie ze stałych fragmentów gry cechowało to, że bardzo rzadko były one zagrane celnie do partnera. Radek Gołębiowski ma teraz możliwość poprawy stałego fragmentu gry. Nie było dobra to, piłka, nie fajnie był to zły pomysł. Teraz jeszcze Kreuzrigler. No nie, tak się Konrada Jałuchy nie da zaskoczyć, ale no próba była ciekawa, niewiele więcej mógł z tego wycisnąć chyba Martin. Martin niewiele więcej mógł wycisnąć, przede wszystkim nie mieliśmy straty i nie poszła szybka kontra. No i o to chodziło. Oddał
taki centrostrzał, można to powiedzieć. Myślę, że lepiej by to wyglądało, gdyby się położył do tego uderzenia i takie bicokerowe zagranie. Wiem, tutaj Marcin, ty byś tak zrobił, to jestem o tym przekonany. I pewnie z niezłym skutkiem, jakby odpowiednio ta piłka usiadła na stópce, to by było wszystko w porządku. Pozdrowienia dla Łukasza Stópki przede wszystkim, tak? A tym razem Wasylii Litwinienko. Na lewą stronę do Fabio Nuniesza. Powiem ci, podoba mi się naprawdę Wasylii Litwinienko w tej pierwszej połowie spotkania. Wszystkie dośrodkowania praktycznie jego. Interwencje bardzo pewne. Ten strzał złapany w koszyk. Ta piłka nigdzie nie latała. Dobra gra nogami. Dzisiaj naprawdę celna, precyzyjna. To wszystko rzeczywiście fajnie wygląda. No to może tylko cieszyć, no bo wiemy, w jakiej dyspozycji, jakie umiejętności ma Henryk Rawas i w związku z czym, no tylko cieszyć się. No mamy... Marcinie. Wydaje się pozycję bramkarza obsadzoną. Naprawdę obsadzoną. Ale nie zapomnijmy też o tym, że mamy w obwodzie również Kubę Wrąbla, który wraca będzie wracał po kontuzji, tak? No tak, ale to nie mamy pewności, czy w tej rundzie będzie w stanie nam pomóc. Tak, ale ja już mówię tutaj o zawodniku, który też... Nie, no oczywiście, który podejmie rywalizację. Wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. No, bez Kuby Wrąbla kiedyś też sobie nie wyobrażaliśmy życia dalszego w bramce. No okazało się, że życie nas do tego zmusiło, no bo kontuzje najpierw Kuby, później Konrada Reszki sprawiły, że trzeba było na gwałt szukać bramkarza. Jak się okazuje, te poszukiwania były po prostu trafione w dziesiątkę, no bo Henryk Rawas z meczu na mecz nam się rozgrywał, no i był jedną z wiodących postaci w rundzie wiosennej, no jedną z tych, która przyłożyła ogromny kawał roboty do tego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Zresztą w pierwszej połowie meczu z Lechem, myślę, że się ze mną zgodzisz, no bezbłędnie grał. Bezbłędnie grający zawodnik, ja tutaj bym tak... No, raz nas uratował nawet po strzale Murawskiego. Tak jest. Kapitalne uderzenie, to jak Heniusz to wyciągnął, to tak jak powiedziałeś, przyszedł do nas Henryk Rawas, a w tej chwili to już jest taki Henryk Rawski. Heniusz. Heniusz, tak, nasz Heniusz. Zwłaszcza, że też coraz pewniej się czuję z językiem polskim, co mam nadzieję niedługo sami się też przekonacie. Spróbujemy dzisiaj namówić na taki wywiad jednak w naszym języku. Miałem dzisiaj możliwość jeszcze trochę podsłuchania, kiedy jeden z kibiców Widzewa podszedł do Henryka Rawskiego, rozmawiał z nim, to Henryk bardzo, bardzo językiem polskim posługiwał się w takim stopniu bardzo, bardzo komunikatywnym i bardzo dobrym. Tak, robi postępy stałe, rozumie wszystko. Jeszcze nie czuję się tak pewny w 100% do publicznych wystąpień po polsku, ale to przyjdzie, jestem o tym święcie przekonany. Tu oczywiście mówimy troszkę pół żartem, pół serio, ale bardziej na serio, bo szalenie ważne w drużynie, jeśli zawodnicy z zagranicy, obcokrajowcy uczą się naszego języka, bo widać, że podchodzą profesjonalnie do tego, do miejsca, w którym grają, dwa, no są świetnie skomunikowani i zżyci też z resztą zespołu. Wiadomo, Marcinie, że już abstrahując od sytuacji w szatni, ale sytuacja, kiedy jesteśmy na boisku, zdecydowanie łatwiej posługiwać się jednym językiem i nie musi to być do końca język piłki nożnej, ale taki język, którym posługujemy się na co dzień. Wiadomo, że w drużynie Widzewa jest przewaga zawodników narodowości polskiej i to zawodnicy przyjeżdżający do nas, ja już mówię tutaj o wszystkich drużynach, powinni tak robić, żeby ci zawodnicy jak najszybciej uczyli się już tych najprostszych zwrotów w języku polskim, no na szczęście, a później coraz więcej tego szukać, tak? Christopher Hansen, Fabio Nuniesz poradził sobie jeszcze w ślizg rywala i od autu rozpoczną Widzewiacy. No troszkę tutaj mówiliśmy o rzeczach mniej związanych z meczem, ale też no przyznajmy, no nie działo się nic wstrząsającego na boisku, raczej taka gra spokojniejsza, bez finalizacji, bez próby oddania strzału. Myślę, że już też piłkarze troszeczkę myślą o zbliżającym się gwizdku sędziego, który zakończy pierwszą połowę toczonego no w piekielnym upale meczu kontrolnego Widzewa Łódź z GKS-em Tychy. Mateusz Żyro do Serafina Szoty. Takie typowe spotkanie walki, gdzie spotkały się dwie drużyny, które zdecydowanie chcą przejąć inicjatywę w środku pola i jak widzimy, no jest to taki troszeczkę piłkarski bilard, jeśli chodzi o tą odległość między 40 metrem przed jedną bramką, a 40 metrem przed drugą bramką. Ta gra toczy się w środku pola i wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek by tutaj uzyskał jakąś taką większą przewagę, jeśli chodzi o grę właśnie w tej strefie boiska, wyjdzie z tej pierwszej połowy, bo wiemy, że w drugiej połowie nastąpią zmiany tak w jednej, jak i w drugiej drużynie, wyjdzie z tej pierwszej połowy zwycięsko. Ale no na razie tutaj wszystko pachnie tym, że zakończymy to bezbramkowym remisem. No mamy praktycznie po jednym strzale w światło bramki w wykonaniu GKS-u Tychy i Widzewa Łódź.
i czekamy na coś ciekawszego pod obydwoma bramkami. No, oczywiście bardziej chcielibyśmy, żeby to było pod bramką Konrada Jałochy, ale jak widzimy, Wasyl też ma dzisiaj troszeczkę pracy. No teraz piłkę i słusznie ekspediował już jak najdalej, tu się nie było na czym zastanawiać, dlatego że zawodnik IKS-u wpadł już w nasze pole karne, był niebezpiecznie blisko i piłka wybita daleko już poza trybunę, czyli wylądowała sobie gdzieś tam w okolicach boiska naturalnego. Ale już mamy drugą piłkę na boisku. Jeden z naszych współpracowników bardzo, bardzo fajnie uderzył piłkę w kierunku bramki Wasyla. Gdyby akcja była pod drugą bramką, to moglibyśmy powiedzieć, ach, próbował zaskoczyć bramkarza gości. Nie próbuj zaskoczyć naszego bramkarza. A tymczasem Tyszanie już wykonali ten rzut z autu. Utrzymują się przy piłce. Taka jedna, druga strata, znów dośrodkowanie. I znów widzowiacy radzą sobie. Uderzenie zablokowane przez Kreuzrieglera. Pen próbuje zagrać do Montiniego, jednak tutaj szybszy będzie Mudimu. Montini, Mudimu. Tak. Fajny zawodnik mógłby powstać. Dwóch panów M naprzeciwko siebie. A tymczasem znów Tyszanie. No w tej chwili częściej w posiadaniu piłki drużyna GKS-u. Częściej oni tutaj operują, czy w okolicy środka boiska. Próbują ją przenosić bliżej naszego pola karnego. My troszeczkę w tym momencie meczu ograniczeni jesteśmy w dużej mierze do obrony. Teraz próbuje wyjść wyżej Christopher Norman Hansen, no ale tego nie skoordynowaliśmy dobrze z pozostałymi kolegami. Troszkę poddenerwowany Christopher, że inni koledzy nie poszli mu w sukurs i w efekcie no, z tego pressingu niewiele wynikło. Byliśmy spóźnieni o te ułamki sekund i tutaj Martin Kreuzrieglera i Fabio Nunes. Gdyby sędzia nie gwiznął rzutu wolnego, to myślę, że groźna sytuacja dla Tyszan mogłaby się stworzyć z tej naszej prawej strony. Przerwana sytuacja gwizdkiem arbitra i wróciliśmy na połowę GKS-u Tychy. Konrad Jałocha długim wybiciem rozpoczyna kolejną akcję zespołu gości. Martin Kreuzrieglera wygrywa górny pojedynek. Fabio Nunes. Ale tutaj okrzyki, myślę, że Państwo słyszą okrzyki z ławki trenerskiej zespołu gości, który trenera Nowaka, który krzyczy do swoich zawodników, żeby nie atakowali widzewiaków aż tak wysoko, żeby skupili się na postracie piłki, na szybkim powrocie do swojej strefy obronnej i tutaj przerywali akcję gospodarzy. Julian Szechu do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro do środka, jest tam Montini. Montini utrzymał się, oddał piłkę do Radka Gołębiowskiego. Julian Szechu na lewą stronę, ale to będzie piłka jednak dla GKS-u. Tak jak wcześniej Julian zagrał taką fajną piłkę, to była taka sznyta cięta z boiskowego żargonu, tak teraz taka poszła zawiesina, gdzie za dużo czasu miał obrońca. Kargulewicz nie miał żeby sobie przeciąć jej lot i w efekcie aut. No ale ważne, że my się utrzymujemy w końcówce tej pierwszej połowy w tej chwili przy piłce. Patrzę na zegarek, 3 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Myślę, że sędzia nie będzie jakoś specjalnie przedłużał, bo nie było też pretekstu ku temu. Raz troszkę dłużej poleżał na murawie zawodnik GKS-u. Poza tym jakichś wielkich przerw nie było, poza oczywiście przerwą na uzupełnienie płynów. Teraz widzę Wiacy i Julian Szechu. No fajna próba, jeszcze ta piłka gdzieś odbiła się od jednego z zawodników GKS-u i w efekcie będziemy mieli kolejny rzut rożny dla Widzewa. Bardzo fajnie tutaj znalazł się właśnie Szechu w środkowej strefie boiska na 25 metrze. Poszukał swojej lepszej prawej nogi. Próbował dokręcić piłkę na dalszy słupek bramki strzeżonej przez Konrada Jałochę. Obcierka, mamy rzut rożny i teraz Dominik Kun podchodzi do piłki. Po tych dwóch niezbyt udanie wyimitowanych zagraniach przez Radka Gołębiowskiego. Krótkie rozegranie, Dominik Kun. Znów Radek Gołębiowski. Zagrali sobie krótko na niewielkiej przestrzeni. Radek Gołębiowski próbuje, oddaje piłkę jednak do partnera. Dominik Kun. Zamarkował podanie do Christophera, ale tym razem już musi mu podać piłkę. No widzę, jak teraz sprytnie poszła ta piłka jak po sznurku. No i fajne podanie, szkoda, że nie doszedł tam do piłki. Jeszcze próba uderzenia! Wywołałeś Mattiego Montiniego i mamy Mattia Montini z pół obrotu, uderza piłkę.
W kierunku bramki Jałochy, piłka tuż przy lewym słupku wpada. Ale powiem Ci, zaskakujący strzał, dlatego że absolutnie się tego nie spodziewałem. Matija w zupełnie niesygnalizowany sposób obrócił się tutaj, no muszę to jeszcze raz zobaczyć, bo to nie wyglądało jakoś niesamowicie groźnie i nagle cyk, prawa noga, tuż przy samym słupku, Konrad Jałocha, bez szans na skuteczną interwencję. Wiedział Matija, na której klepce boiska się znajduje. To są takie zagrania, jakich byśmy od Matii Montiniego oczekiwali. Niesygnalizowane uderzenie, nie przejmował piłki, błyskawicznie. No to jest to, o czym mówiliśmy, Marcin pamięta, że no jesienią pokazał kilka razy takie właśnie niekonwencjonalne zagranie. No i tego nam potrzeba. Takiego Matii nam potrzeba w Ekstraklasie, co tu będziemy dużo mówić. No i mamy prowadzenie z meczu takiego troszeczkę momentami chodzonego, przepychanego, jak sam powiedziałeś, gdzieś tam z wyczekiwaniem na błąd rywala mamy prowadzenie 1-0 i co nas szczególnie cieszy, wreszcie po bramce naszego napastnika. Tak, ale bardzo, bardzo istotną rolę odegrał w całej tej akcji Mateusz Żyro, bo mieliśmy piłkę zagraną przez Martina Kreuzinglera, taką krosową piłkę, też lekką zawiesinkę, piłka zbita przez zawodnika drużyny gości, spada na głowę a tymczasem Mateusza Żyro. Żółta kartka dla Dominika Kuna, czyli też za faul taktyczny, bo złapał tutaj w pół rywala, powstrzymując go na środku boiska. Ale wrócę tutaj. Nie wiem, czy to taka w ogóle też kartkowa mocno sytuacja, no ale dobra, nie będziemy dyskutować, sędzia po prostu był konsekwentny. Tak jak mówię, wrócę do tej sytuacji, gdzie Mateusz Żyro znalazł się znowu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu głową, przegrał piłkę do Matii Montiniego, który kapitalnie odwrócił się, powiedziałem, wiedział, na której klepce boiska się znajduje, oczywiście używając tutaj żargonu koszykarskiego, zdecydował się na szybkie uderzenie z woleja i piłka znalazła drogę do bramki. Teraz Fabio Nunes faulował po lewej stronie boiska tego wszędobylskiego Kargulewicza i znowu Tyszanie rozpoczną od rzutu wolnego. Też widzimy zawodników GKS-u Tychy, którzy nie grzeszą, jeśli chodzi o wzrost, a można powiedzieć, że jeden tam zawodnik, dwóch zawodników, Nemanja Nidzic na pewno i drugim zawodnikiem będzie to chyba Tomasz Malec, którzy dysponują naprawdę, naprawdę solidnym wzrostem. Patryk Mikita przedłuża piłkę. I mamy piłkę. Wasylij Litwinienko. Tutaj Wasylij Litwinienko bez problemu, dobrze ustawiony, spokojnie złapał piłkę. To nie był zresztą mocny strzał, ale wiesz, z takiej odległości, bardzo. W tłoku, gdzieś ta piłka może zatańczyć, gdzieś tam odbić się komuś od nogi. To nie są przyjemne i nigdy łatwe dla bramkarza sytuacje. Bo kiedy wpadnie, no to będzie na niego oczywiście masę pretensji, a jak złapał, no to zrobił swoje, prawda? No i teraz znów widzę, ależ mieliśmy tutaj okazję. Szkoda, że Christopher nie zrobił tego troszeczkę inaczej. Fabio Nunes bardzo sprytnie teraz do Kreuzriglera. Znów dośrodkowanie. Ale brakuje dokładności Martinowi przy szkoda, tych zagraniach. Szkoda, troszeczkę, naprawdę. Bo tutaj kapitalne wejście Mateusza Żyro, kolejne. Prostopadłą piłką uruchomił naszego drugiego obrońcę Martina Kreuzriglera, który zagrywał do Christiana Normana Hansena, jednak piłka zagrana była ciut na plecy Christiana. No, nie da rady, do tej piłki Fabio Nunes nie miał szans, żeby dojść, ale no żałuję tutaj właśnie tej akcji, bo gdyby troszeczkę inaczej przyjął piłkę Christopher, to mógł się znaleźć od razu w sytuacji strzeleckiej, to chyba z 7-8 metra z tego, tak, co tutaj widzieliśmy. Tak jak powiedziałem, no była piłka zagrana na plecy Christiana, no jest to ciężko, trudnie, oczywiście. Ciężko było się z tą piłką zabrać w kierunku bramki drużyny gości, ale za chwileczkę Martin miał kolejny raz piłkę na swojej lewej nodze i też mógł ciut lepiej podnieść tą piłkę do partnera, tak? I myślę, że z tego by było więcej pożytku dla naszej drużyny. No i koniec pierwszej połowy spotkania, drugi mecz kontrolny w przygotowaniu do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Widzew Łódź prowadzi z GKS-em Tychy, rywalem doskonale nam znanym z pierwszoligowych boisk, rywalem, z którym w minionym już sezonie pierwszej ligi, pamiętamy, po dramatycznym meczu wygraliśmy u siebie 2-1, natomiast w Tychach remisowaliśmy 1-1. Dziś w tym spotkaniu po bramce Matii Montiniego Widzew Łódź prowadzi 1-0. A ja Was zapraszam na krótką przerwę. Słyszymy i widzimy się za kilkanaście minut. Z nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků. Holba. Ryzí pivo z hor.
z nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků. Holba. Ryzí pivo z hor. Ełka A to szybka, bezpieczna i komfortowa kolej dla wszystkich. Ełka A łączy dziś kolejne miasta, by zaoferować Ci najkorzystniejsze połączenia kolejowe w województwie łódzkim. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. To ja, Andrzej Bargiel. A tu spełniają się moje marzenia. To moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I ekologiczne, bo z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Mugapol. Najlepsze miejsca na świecie.
Co jest dla Ciebie najważniejsze na świecie? Niech to wyzwoli w Tobie energię. Znajdź to, co Cię napędza i poświęć się temu. Wszystko może się zmienić, jeśli chcesz, żeby się zmieniło. Twoja motywacja ma niewiarygodny zasięg. Power your world. Ioniq 5. 100% elektryczny. Ten cud techniki pracuje niskim nakładem energii. Zmienia płyn ogrzany przez powietrze z zewnątrz w gorący gaz, który przekazuje ciepło wodzie płynącej pod nami. I wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy. I to wszystko dzieje się w naszym domu? Dzięki potężnej technologii. Immergas. Pompy ciepła nowej generacji. Nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků, holba, ryzí pivo z hor. EUKA to szybka, bezpieczna i komfortowa kolej dla wszystkich. EUKA łączy dziś kolejne miasta, by zaoferować Ci najkorzystniejsze połączenia kolejowe w województwie łódzkim. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie.
I moi drodzy, witamy ponownie z boiska hybrydowego w naszym obiekcie treningowym przy ulicy Małachowskiego. Przed nami druga odsłona spotkania kontrolnego pomiędzy Widzewem Łódź a GKS-em Tychy. Przypomnę tylko dla tych z Was, którzy nie oglądali od początku. 1-0 Mattia Montini, zdobywcą jak na razie jedynej bramki w tym spotkaniu. Niesygnalizowany, bardzo dobry strzał z półobrotu, z powietrza i piłka ląduje w narożniku bramki bronionej przez Konrada Jałochę. Do drugiej części spotkania oba zespoły przystąpią ze zmianami niemalże pełnymi, o ile w przypadku GKS-u Tychy chyba wszyscy zawodnicy tak naprawdę zostali zmienieni, z wyjątkiem jednego bądź dwóch. Na pewno weszli na boisko Kacper Dana, 22, Nathan Dzięgielewski, 79, Marcin Kozina, 17, Kamil Szymura, 33, Ploch, 13, Antonio Dominguez, 31, Maciej Mańka, 5, Wiktor Żytek, 88, Daniel Rumin, 19, Machowski, 96 i Wołkowicz, 27. W drużynie Widzewa, no bo nas to jakby najbardziej interesuje, też bardzo duże zmiany, nie ma już na boisku strzelca bramki Mattii Montiniego. Są natomiast Henryk Rawas w bramce w miejsce Wasyla Łytwinienki, Karol Danierak, Ernest Terpiłowski, Bartek Guzdek, Bartek Pawłowski, Patryk Lipski. Widzę, że pojawił się także Patryk Stępiński. No i to są te na razie jedyne dobrych parę zmian, które nastąpiły w zespole Widzewa. Pozostali, chyba wymienić tych, co zostali. Tak, zostali Serafin Szota i tak jak powiedziałeś, Mateusz Żyro, więc... Aha, przepraszam. Tak jest. Pozostali zawodnicy zostali desygnowani do gry przez trenera Niedźwiedzia na drugie 45 minut, ale widzę też, że w zespole GKS-u Tychy na boisku został Nemanja Nidic z 78 numerem i to chyba jedyny zawodnik, który pozostał na placu gry w drugich 45 minutach. Wiktor tak. Żytek w środku boiska, też ciekawy zawodnik, który jest łodzianinem. Tak, i gra aktualnie, no już kolejny sezon w GKS-ie Tychy, natomiast kiedy rozmawiałem z kierownikiem drużyny z Tychów, tak, no miało zostać tych dwóch obrońców rosłych, w tym Nemanja Nedic i oni na boisku pozostali. Widzewiacy od początku drugiej połowy próbują grać dość agresywnie, brawo, Ernest Terpiłowski, świetne wejście, odważne i skuteczne, out dla Widzewa, Karol Danielak, Karol... Do kogo zagra? Ma tutaj blisko Patryka Lipskiego, do niego kierowana piłka. Serafin Szota, prawa strona boiska, przez Mateusza Żyro. Miałem przyjemność rozmowy z zawodnikami GKS-u Tychy w przerwie. Tutaj rozmawiałem z naszym byłym zawodnikiem Patryką Nikitą i z Nemanią Nediczem, ale poczekajmy, bo Karol Danielak, prawa strona, Ernest Terpiłowski przy piłce. Patryk Lipski. Prostopadła piłka w kierunku Bartka Pawłowskiego. Bartek Pawłowski fajnie się zabrał. Ograł Witka Żytka. To jeszcze nie koniec tej akcji. Próbował jeszcze Terpiłowski. Teraz Julian Szechu. No, uderzenie Patryka Stępińskiego wysoko, wysoko ponad bramką. Myślałem, że Julian Szechu będzie szukał tutaj okazji do strzału, ale miał piłkę jednak na lewej nodze. Nie zdecydował się na uderzenie, odegrał piłkę do Patryka Stępińskiego. No, efekt daleki od zamierzonego. Co istotne, to możemy spojrzeć tutaj na Juliana z tej strony, że potrafi grać on i prawą, i lewą nogą, więc tutaj tak chyba wiodącą bardziej nogą będzie jego lewa część ciała. Ale wrócę do swojej myśli sprzed kilku sekund, kiedy rozmawiałem z Patrykiem Nikitą i z Nemanją Nediczem. Powiedzieli po tej pierwszej połowie, że taka 35. minuta to już czuli, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, problemy takie lekko zdrowotne, kondycyjne. Już czuli się naprawdę, naprawdę zmęczeni przy grze w tym skwarze. Ale co jest bardzo istotne, chwalili bardzo grę Mateusza Żyro, o którym rozmawialiśmy tutaj już w trakcie pierwszej części spotkania i byli bardzo zaskoczeni tym, że Widzewiacy potrafili fajne piłki grać między strefy, pomiędzy strefę obrony i pomocy, i pomiędzy strefę pomocy i ataku. I mówili, że tutaj widać, że zespół jest już szlifowany pod grę w ekstraklasie. No to miłe oczywiście słowa, fajne spostrzeżenie, a dodajmy do tego, że no, gramy dzisiaj praktycznie prawie dwoma różnymi składami i ani w pierwszej, ani w drugiej połowie no nie oglądamy raczej jedenastki, którą zobaczymy w meczu ligowym, czy to otwierającym z Pogonią Szczecin, czy myślę nawet jakimkolwiek następnym. Trudno by o to raczej było. Teraz dobre
dośrodkowanie, Bartek Pawłowski. Bartek Pawłowski szuka miejsca do uderzenia, no znalazł, ale piłka jednak dobry metr obok bramki rywala. Popatrzmy jeszcze, jak to wygląda na powtórce, no to znacznie więcej niż metr. Uderzenie takie sytuacyjne spod siebie, troszeczkę ciężko było tą nogą wyszukać kierunku odpowiedniego, żeby piłkę umieścić gdzieś w świetle bramki. Ale kolejna próba Widzewiaków. Patryk Lipski teraz przechwycił piłkę po prawej stronie. Ernest Terpiłowski niewiele brakowało. Bardzo ładnie się złożył Ernest Terpiłowski do tego uderzenia. To jeszcze nie koniec akcji. Julian Szechu! Dobre uderzenie i obronione przez Kacpra Danę. No ma dużo pracy Kacper Dana od początku drugiej połowy spotkania. Szkoda, że ta piłka po strzale Ernesta Terpiłowskiego nie trafiła do siatki. Jak do tej pory najlepsza okazja Widzewa w tej części gry, no ale za chwilę też pamiętamy o tym strzale Juliana, który też zmierzał gdzieś przy słupku, ale jednak Kacper Dana popisał się skuteczną interwencją. No ale widać, że Widzewiacy bardzo ofensywnie nastawieni przystąpili do tej drugiej części spotkania. No i już mamy tego pierwsze efekty, może jeszcze nie bramkowe, ale jeśli chodzi o sytuację, no to zdecydowanie ich więcej aniżeli w pierwszej części gry. Teraz widać, że to jednak Tyszanie bardziej cofnięci pod własne pole karne, a Widzewiacy zdaje się, że będą starali się dominować w tej odsłonie spotkania. Patryk Lipski, Karol Danielak, Karol do Szoty, ten do Żyro, Mateusz Żyro. No dużo dzisiaj popracuje Mateusz Żyro, podobnie jak Serafin Szota. No ale dla nich to jest bardzo ważny okres. Oni mają się zgrywać z drużyną. To ma być może para naszych etatowych tutaj obrońców, ale pamiętamy oczywiście także o Bułgarze, o Božidarze Czorbadżijskim, reprezentancie Bułgarii. No, ze zrozumiałych względów jeszcze dzisiaj go nie ma na boisku, on dopiero co przyleciał, zdążył odbyć dopiero trening z drużyną Widzewa. No tutaj nie było co ryzykować, żeby tak po prostu na świeżo niemalże od razu wchodził do drużyny, zwłaszcza grając w tak trudnych warunkach atmosferycznych. Ale tutaj też, Marcinie, wspomniałeś, że Bułgar bardzo w niedalekim czasie dokoptowany do drużyny łódzkiego Widzewa, ale nie możemy zapomnieć o tym, że ten zawodnik spędził 2 sezony już w Polsce, więc jest to zawodnik, który tak na dobrą sprawę poznał ekstraklasę polską. Myślę, że będzie wartością dodaną dla naszego zespołu. Jeśli chodzi o jego występy w Stali Mielec, był chwalony za swoje występy. Był takim zawodnikiem, który pieczołowicie trzymał w ryzach linię defensywną mieleckiej Stali. 11 spotkań zagranych w reprezentacji narodowej Bułgarii. To też nie bierze się z niczego. To też nie jest zawodnik przypadkowy. No, grał w CSKA Sofia, najlepszym... Wychowanym CSKA Sofia. Tak, klubie bułgarskim aktualnie, natomiast bardzo utytułowanym. Natomiast myślę, że wartość dodana, o której powiedziałeś, to jeszcze jedna kwestia. No, grał w Stali Mielec z Mateuszem Żyro. Oni się doskonale znają, więc my tutaj tak naprawdę no, postawiliśmy na obronę sprawdzoną i to na poziomie PKO BP Ekstraklasy. No, co więcej, no nie ukrywajmy tutaj, no Stal Mielec to jeden z tych zespołów, z którymi będziemy walczyć o bezpieczne miejsce w lidze. Zdaje się, że wyciągnęliśmy im tutaj bardzo ważne elementy z defensywy tej drużyny, no więc też no, trudno tego nie zauważyć. Gdyby to była jakaś liga oldboyów, można by było powiedzieć, że ci zawodnicy znają się jak łyse konie, ale no, są to młodzi stosunkowo zawodnicy, więc nie możemy powiedzieć, że znają się jak łyse konie, tym bardziej, że obydwaj posiadają na głowie sporo włosów. Tak, to na moment powiem Ci, zanim mówiłem, ale rzeczywiście bardzo ciekawe i barwne, Marcin, porównanie. Słońce robi swoje, tak bym to określił. Trzeba szukać myśli w różnych zakątkach nagrzanej głowy. A tymczasem Widzewiacy, wróćmy do tego, co na boisku. Karol Danielak do Lipskiego, ten już na drugą stronę. Tam Albańczyk nasz widzewski do Patryka Stępińskiego. Ponownie Szechu. Przez niego przechodzi sporo piłek. Patryk Lipski ma tutaj blisko Terpiłowskiego. Wychodzi do przodu Guzdek. Nie zdecydował się jednak na prostopadłe podanie. Piłka do Karola Danielaka. Karol ma troszeczkę miejsca ponownie do Lipskiego. Spokojnie rozgrywają piłkę Widzewiacy. Wychodzi tam z drugiej strony Patryk Stępiński. Do niego kierowana piłka. Stępiński na bok.
Radek Gołębiowski po lewej stronie boiska. A, i Radek został. Radek został, też tak. Został z pierwszej połowy. Został Radek z pierwszej połowy i został na tej samej stronie boiska, jeśli chodzi o spojrzenie geograficzne, bo jeśli chodzi o piłkarskie podejście, to zmienił stronę, z której atakuje bramkę GKS-u Tychy. Pierwszą połowę rozpoczął na prawej pomocy, teraz przesunięty na lewą stronę boiska. Oj, teraz dobra piłka Lipskiego do Karola Danielaka. Karol świetnie sobie poradził, dobre dośrodkowanie, jednak najwyżej jeden z zawodników GKS-u Tychy. Szkoda, bo fajnie ta akcja się zapowiadała. Nadziewamy się na kontrę. Dobry powrót Juliana Szechu po raz kolejny takim ślizgiem przecina akcję rywala i tylko od autu rozpoczynają Tyszanie. Rozmawiałem z kibicami Łódzkiego Widzewa, którzy licznie zgromadzili się na obiekcie przy Łodzianki dawnym, czyli dzisiejszym treningowym obiekcie Widzewa. Liczyli w pierwszej połowie zagrania Szechu dokładne i niedokładne. To taka mała statystyka. Marcinie, czy jak myślisz, ile miał niecelnych zagrań Julian Szechu w pierwszej połowie? Dobrze, ułatwię ci, mniej niż dwa, więcej niż zero. Jedno, dziękuję tak, bardzo. Ale jedno, miałem tak strzelać właśnie, że to będzie jedno gdzieś... Jedno niecelne zagranie to było takie zagranie z prawej strony boiska, gdzie próbował krosowym zagraniem przenieść ciężar gry na lewą stronę. Mamy statystyków własnych teraz. Tak, mamy z własnych statystyków, ale też bardzo chwalili naszego nowego defensywnego pomocnika. Domingesz, też dobrze nam znany z gry u lokalnego rywala jeszcze w poprzednim sezonie. Wiadomo, że problemy, które napotkały drużynę za dworca Kaliskiego spowodowały, że Antonio Domingues rozwiązał kontrakt i zakotwiczył w GKS-ie Tychy. Tak, to już jakiś czas temu miało miejsce, no ale na szczęście to nie nasze zmartwienia, tak więc Domingues pozostał na poziomie pierwszej ligi. Tymczasem Widzewiacy, Żyro. No Żyro ma też fajny przegląd pola i też potrafi odważnie wejść do przodu, co ważne, celnie podać. Teraz znowu ładne podanie Lipskiego, zwracam na to uwagę. Karol Danielak, wychodzi mu tam Serafin Szota, jednak Karol się decyduje na solowy rajd tutaj na drugą stronę do Juliana Szechu. Szechu teraz dobre podanie do Serafina Szoty, Serafin Szota. Uj, chyba troszeczkę Serafin przesadził tym razem. No troszeczkę przeciągnął to dośrodkowanie, możemy w taki dosyć humorystyczny sposób określić to zagranie Serafina, ale tutaj zwróćmy uwagę na Juliana Szechu kolejny raz. Bardzo, bardzo duży przegląd pola i jeśli chodzi o dokładne zagrania, zobaczmy, prawa, lewa noga, nie przeszkadza mu zupełnie żadna z tych nóg w grze w piłkę. Co jest bardzo istotne, szybkość podejmowania decyzji, to cechuje właśnie zawodników, którzy są na takim dosyć wysokim poziomie, jeśli chodzi o grę w piłkę nożną. A Julian bardzo szybko podejmuje decyzję. Ta percepcja jest u niego na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A tymczasem teraz jak najdalej od własnej bramki Kacper Dana. Szybko Widzewiacy przejęli piłkę. Szota do Karola Danielaka. Karol już wychodzi na pozycję, ale tym razem troszkę niedokładnie Ernest Terpiłowski. Karol jednak odzyskuje piłkę. Karol Danielak. Do kogo? Do Patryka Lipskiego. Patryk Lipski nie skorzystał tutaj z wychodzącego Ernesta Terpiłowskiego. Rozegrał krótko z Bartkiem Gustkiem. Teraz piłka znów gdzieś tu w okolice linii bocznej pola karnego. Terpiłowski. Znów Lipski. Próbował uderzenia. Zablokowany jednak. Serafin Szota odważnie w tej chwili wejdzie w pole karne. Dobre odegranie piłki do Karola Danielaka. Ładne dośrodkowanie. Wysoko wyszedł tam Bartłomiej Pawłowski. Jednak minął się troszkę z tą piłką. Widzewiacy jednak cały czas w ataku na bramkę rywala. Julian Szechu, o którym wspominałeś. Już rozegrana piłka. Julian Szechu jeszcze raz. Tym razem zablokowane to uderzenie. I znów Julian Szechu. No szuka gry. Ta piłka też go szuka. Bardzo aktywny, mimo że już gra. No w tej chwili dobrych kilkadziesiąt minut, bo ma za sobą także całą pierwszą połowę tego spotkania. Ale widzimy tutaj naszych zawodników w środkowej strefie boiska i Patryka Lipskiego i właśnie Juliana Szechu, którzy bardzo, bardzo fajnie szukają tych drugich piłek, zmieniają swoje pozycje. Karol Danielak teraz od prawej strony próbował, ale tak jak poprzednio Serafin Szota, dosyć nieudane to zagranie z prawej strony boiska. No tak przez moment nawet pomyślałem, czy to nie była troszkę próba nie tylko dośrodkowania, ale może przerzucenia bramkarza, który ciut wyszedł dalej, no gdzieś ta piłka jakby kierowana na długi róg bramki, ale no nie była to udana próba, nie ma co już tutaj się doszukiwać, jaki był od początku pomysł.
Kacper Dana ustawia piłkę. Wynik bez zmian, moi drodzy. Cały czas 1-0 po bramce Mattii Montiniego w pierwszej połowie. Widzę, wprowadzi z GKS-em Tychy. Już ale musimy piłka. Powiedzieć, że po tych pierwszych 15 minutach drugiej połowy no, widzimy zupełnie inny obraz gry. Ale poczekajmy, bo teraz Tyszanie. Ale Mateusz Żyro spokojnie blokuje atakującego zawodnika gości. Jeszcze kolejny koniec, raz kapitalnie Mateusz Teraz Żyro. Już sobie poradziliśmy. Faul. Faulowany Mateusz. Dwie jego akcje w defensywie, ale jeżeli chodzi tutaj o tę myśl, którą podjąłem przed tą akcją zaczepną zespołu GKS-u Tychy, to pierwsze 15 minut drugiej połowy pokazuje zdecydowaną dominację zawodników grających dzisiaj znów na czarno, czyli zawodników łódzkiego Widzewa. Patryk Stępiński w kierunku Ernesta Terpiłowskiego, ale podpychany tam Nemanja Nedić przez naszego pomocnika i zawodnicy GKS-u Tychy rozpoczną od rzutu wolnego. Ale zanim to nastąpi, mamy zmianę w drużynie GKS-u Tychy. Nemanja Nidic zaproszony przez trenera Nowaka na ławkę. W jego miejsce wchodzi Mudimu. Pograjmy, wyjdźmy. My tak, wiesz o co chodzi? I za szeroko, Krzysiu, dobra? Wsłuchuję się teraz w uwagi właśnie trenera Dominika Nowaka, który swoim zawodnikom mówi, że troszeczkę za miękko, że za dużo pola zostawili zawodnikom Widzewa i że właśnie brakuje im tego polotu, jeśli chodzi o grę ofensywną i takiego troszeczkę bardziej ostrego podejścia do zawodników będących przy piłce. Rozpocznie bramkarz GKS-u Tychy, Kacper Dana. Widzewiacy niemal wszyscy na własnej połowie boiska. Teraz to my troszeczkę czekamy. Piłka wybita przez Serafina Szotę. Tutaj walka w powietrzu. Skuteczna. No faulowany jest chyba Bartek Pawłowski. Tego samego zdania sędzia. Od rzutu wolnego rozpoczną Widzewiacy. Powalczył do końca o tę piłkę Bartłomiej Pawłowski. Pawłowski uderzony w twarz przez jednego z zawodników GKS-u Tychy. Arbiter szybko podbiegł do niego, zwrócił mu uwagę, że tak nie gramy, tutaj ręce zachowujmy raczej blisko swojego własnego ciała. Jeżeli chcemy się gdzieś klepnąć, to w swoją własną twarz, a nie w twarz przeciwnika. I Widzewiacy. Julian Szechu. No bardzo często ten zawodnik przy piłce. Patryk Lipski do Serafina Szoty, ten szybko do Karola Danielaka. Karol Danielak zablokowany jednak to dośrodkowanie. I będziemy mieli wrzut z autu. Tak, byłem ciekaw właśnie, czy rzut rożny, czy aut, jednak teraz się wychylamy i widać rzeczywiście, no piłka opuściła boczną linię boiska, więc aut dla Widzewa. Przy piłce Karol Daniela, który rozpocznie wrzutem zza linii bocznej do Ernesta Terpiłowskiego. I kto teraz? Ernest? Nie, jednak szybsi obrońcy GKS-u tych, którzy tutaj błyskawicznie wracali, bo mogło być rzeczywiście groźnie w ich polu karnym. Karol Danielak, jest blisko Ernest Terpiłowski, jest także Julian Szechu, jest Patryk Lipski, podchodzi także Serafin Szota, piłka do Szechu. Karol Danielak będzie dośrodkowywał? Nie. Jeszcze raz podanie krótkie do Ernesta Terpiłowskiego, tracimy jednak piłkę, jest szansa na kontrę w tej chwili dla GKS-u Tychy. Trzeba wracać, panowie, trzeba teraz skutecznie tutaj się asekurować. Rozpędzonych 4 Tyszan na 5 piłkarzy Widzewa. Próba strzału jednego z zawodników GKS-u Tychy, ale na linii strzału spokojnie Patryk Stępiński. Antonio Dominguez, środkowa strefa boiska, zagranie do Wiktora Żydka. Przesunięcie piłki na prawą stronę, jeszcze raz piłka powrotna do Wiktora Żydka. Ustawiają zawodnicy GKS-u Tychy atak pozycyjny. Dominguez, lewa strona boiska. Pograj, poszanuj, pobiegałem! Tyszanie teraz tak, próbują tej akcji i mamy tutaj Radek Gołębiowski znalazł się tam, gdzie znaleźć się powinien. Przechwycił piłkę po zagraniu jednego z zawodników GKS-u Tychy i my rozpoczynamy swój atak od 40 metra przed bramką naszego Henka Rawasa, który w drugiej połowie pojawił się między słupkami łódzkiego Widzewa. No i jak na razie miał niewiele do roboty poza wprowadzeniem piłki do gry. Patryk Stępiński po lewej stronie boiska. Patryk wchodzi do środka, szuka partnerów do grania. Jest Julian Szechu. Szechu spojrzał spokojnie w drugą stronę, zmienił kierunek. Patryk Lipski, Żyro do Lipskiego. No Widzewiacy teraz
spokojnie wymieniają sobie podania. Jest szansa, by lekko przyspieszyć. Patryk Stępiński, Bartłomiej Pawłowski. Pawłowski tak jakby szukał tutaj miejsca do uderzenia. No, teraz taka niepotrzebna zupełnie strata Bartka Pawłowskiego. I zmuszony do faulu Mateusz Żyro po stracie Bartka Pawłowskiego i mamy trzecią żółtą kartkę na koncie zawodników Widzewa w dzisiejszym spotkaniu. Musimy się ustrzegać takich błędów, bo dosyć często zdarzają się Bartkowi takie akcje indywidualne, gdzie piłka stracona na 40 metrze przed bramką przeciwnika może powodować bardzo groźną kontrę. No tutaj Mateusz bardzo, bardzo przytomnie przerwał kontrakcję zawodników gości. Ukarany żółtą kartką, no tutaj sędzia nie miał innej możliwości niż pokazanie kartonika naszemu defensorowi. Tak, masz rację, rzeczywiście Bartek często gra indywidualnie, rzeczywiście zgraża, stwarza w ten sposób zagrożenie pod bramką rywali, no ale czasami te straty mogą być groźne. Musi na to bardzo uważać, bo pamiętam też sytuację Bartka Pawłowskiego z Poznania, gdzie stracił też piłkę w okolicy środka boiska, no i wtedy, gdyby nie kapitalna właśnie interwencja Henryka Rawasa po uderzeniu Murawskiego, no mogło być różnie, no bo to właśnie z tej straconej piłki wzięła się później cała ta sytuacja, najgroźniejsza sytuacja Lecha w pierwszej połowie tamtego spotkania, więc na pewno Bartek musi na to uważać. To są oczywiście mecze kontrolne, po to między nimi grane, by takie niuanse, by takie błędy też wychwytywać i starać się ich na przyszłość unikać. Jeżeli Bartek zrobiłby to gdzieś w okolicy pola karnego drużyny przeciwnej, jest dużo większe prawdopodobieństwo tego, że któryś z zawodników Widzewa miałby możliwość przerwania tej akcji zdecydowanie wcześniej. No tutaj strata na 40 metrze od bramki drużyny gości, no powoduje to, że zawodnicy Widzewa, którzy są przesunięci na połowę rywala, no nie mają możliwości, żeby nadążyć i bardzo często zdarza się to, że przerywanie faulem musi nastąpić przez stoperów. Tak, no i to jest rzecz, której na poziomie ekstraklasy trzeba unikać, bo czasami no takie błędy mogą być niewybaczalne. Tyszanie tymczasem. Teraz tak by się otrząsnęli trochę z tej naszej przewagi w ciągu pierwszego kwadransa, drugiej połowy spotkania. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy swoje okazje. Teraz jednak GKS jakby troszeczkę otrzepał skrzydła i próbuje coś zrobić także z przodu, a nie tylko kurczowo bronić się przed własną bramką. Po raz kolejny dobre wejście Juliana Szechu, który tutaj nie pozwolił na swobodne rozegranie akcji zawodnikom GKS-u. Mudimu. Ale już piłka rozegrana dalej. No muszą Widzewiacy starać się jak najszybciej odzyskać rezon, odzyskać piłkę i popróbować coś znowu stworzyć z przodu. No ale wiadomo, no w tym upale też nie da się cały czas grać w jednym szybkim tempie, forsować go w ten sposób, no bo po prostu organizm zastrajkuje, co tu dużo mówić. Tym bardziej, że świeżość musi być dobrana w takim momencie, kiedy będziemy rozpoczynali zmagania w ekstraklasie, bo teraz tutaj wiadomo, ciężkie nogi, ciężkie treningi, bieganie no, takie bardziej jednostajnym tempem niż jakiekolwiek przyspieszenia. Dokładnie, no ten mecz kontrolny to jest też forma treningu, zwieńczenie pewnego okresu przygotowawczego, treningowego i tak należy to traktować. Tymczasem będzie okazja dla GKS-u Tychy. Tyszanie utrzymali się przy piłce, my ją musieliśmy wybijać. Pod własną bramką cała drużyna Widzewa, właściwie wszyscy jesteśmy w szesnastce, najbardziej wysunięty Bartłomiej Pawłowski, który co chwila przeciera spoconą twarz, no ale trudno się temu dziwić. Już rozpoczęli Tyszanie od wyrzutu piłki z autu. Trzeba szybko blokować, jest dośrodkowanie w nasze pole karne, z poświęceniem teraz tam Radek Gołębiowski. Dość skutecznie, bo tę piłkę w miarę daleko od własnego pola karnego wyekspediował. Ponownie jednak GKS Tychy walczy o piłkę Szechu, nieustępliwy, cały czas taki zadziorny, szukający gry, nie poddawający się. No to mi się u tego zawodnika naprawdę podoba i to potwierdza już w kolejnym meczu. Tyszanie. Spokojnie budują tak swoją akcję zaczepną, jeśli chodzi o atak na drużynę Widzewa. Widzimy, że Mudimu też w stosunku do pierwszej części spotkania zmieniona pozycja dla niego, rozpoczynał na lewej stronie, teraz przeszedł bardziej do środka po powrocie na boisko i zmianie Nemani Nidicza. Mamy teraz rzut wolny dla GKS-u Tychy.
Wiktor Żytek faulowany był w środkowej strefie boiska i dosyć groźna sytuacja dla zespołu Widzewa do obrony, bo to jest taka piłka, takie miejsce, z którego piłka będzie pewnie centrowana na drugi słupek bramki łódzkiego Widzewa. Musi tutaj zachować czujność Henryk Rawas, bo może to być dla niego taka pierwsza interwencja w tym spotkaniu. Zmiana tymczasem w drużynie GKS-u Tych 96, to jest Machowski, on się pojawia na boisku. Jak powiedziałeś, skoncentrowany Henryk Rawas, jednoosobowy mur Łodzian, w nim Bartek Pawłowski, już piłka dośrodkowana. Ale bardzo niedokładnie. Na nogę Serafina Szoty, piłka już wybita. No a teraz sędzia nakazuje podejście do ławek rezerwowych i czas na uzupełnienie płynów. Będzie to też możliwość chyba do zmiany. Adam Dębiński przygotowany tutaj przy linii bocznej boiska. Dostał ostatnie wskazówki od trenera Janusza Niedźwiedzia. Adam, dla którego to też jest taka podróż, czy też powrót po kontuzji z poprzedniej rundy. Adam, na którego trener Niedźwiedź w poprzednim okresie przygotowawczym widzieliśmy, że zaczął stawiać po lewej stronie trzyosobowego bloku defensywnego. Adamie, młody chłopiec, wychowany łódzkiego Widzewa, który ma szansę pokazać się nam dzisiaj na płycie na Łodziance, gdzie będziemy mieli możliwość zaobserwować te jego kędzierzawe, kręcone włosy. A ja mam nadzieję, że też dobrą grę. Oprócz frysury. Pamiętasz, Marcin, Adam Dębiński, oczywiście, no stracona ta wiosna ze względu na uraz, którego doznał w okresie przygotowawczym jeszcze. No ale też wystąpił ostatnio, wszedł w drugiej połowie spotkania finału Wojewódzkiego Pucharu Polski pomiędzy Widzewem Łódź a RKS-em Radomsko. No i gdyby nie Adam, to ten mecz by nie trwał aż tyle czasu, bo przegrywaliśmy 1-2 i właśnie po bramce Adama Dębińskiego doprowadziliśmy do wyrównania na 2-2, a w efekcie później do rzutów karnych, które no jednak finalnie lepiej wykonywali nasi rywale. No ale oczywiście to był troszeczkę inny poziom, no, troszeczkę to chyba mało powiedziane. Teraz zobaczymy Adama na tle co najmniej solidnego pierwszoligowca, no, który co roku zgłasza aspiracje, by powalczyć awans do ekstraklasy. No, ten miniony sezon dla GKS-u Tychy no, wydaje się zupełnie nieudany, bo nie załapali się nawet do baraży. Więc po poprzednim, gdzie grali w barażach i akurat no, zawiedli, bo startowali do baraży z najwyższej pozycji, a przegrali u siebie na dzień dobry z Górnikiem Łęczna. No, ale to już jest historia, też przeszłość. Tak, wracając tutaj do Adama, pamiętam jego spotkanie w poprzednim okresie przygotowawczym, kiedy pojechaliśmy do Niemiec i graliśmy tam. Adam wyglądał bardzo, bardzo dojrzale, jeśli chodzi o jego poczynania boiskowe. No i teraz liczymy na to, bo zmienił Mateusza Żyro, o którym powiedzieliśmy dzisiaj bardzo wiele ciepłych słów na temat jego gry, na temat jego postawy, na temat tego, jak znaczącą postacią w Widzewie ma szansę być w rozgrywkach ligowych, bo teraz już w tych meczach kontrolnych daje ku temu jasny przekaz. Bardzo, bardzo solidne 70 minut w wykonaniu Mateusza Żyro. Musimy to cały czas powtarzać, że jest to zawodnik, który dokoptowany do drużyny Widzewa, bardzo szybko się wkomponował w system gry preferowany przez trenera Niedźwiedzia, bardzo, bardzo fajnie wygląda i tak jak wcześniej powiedziałem, jest to taki nasz przede wszystkim defensor, ale też pierwszy rozgrywający piłkę. No i teraz błąd Bartka Gustka, który troszeczkę chciał się tu z piłką zabawić, a ta zabawa się skończyła tym, że po raz pierwszy w drugiej połowie spotkania po strzale rywala musiał interweniować Henryk Rawas. Teraz Ernest Terpiłowski nie opanował jednak tej piłki, poradzili sobie rywale. No i znów oni w posiadaniu futbolówki, znów oni będą rozpoczynali akcję od własnego pola karnego. Spokojnie tę akcję będą budować. 73. minuta spotkania, nadal bez zmian. 1-0 Widzew Łódź prowadzi z GKS-em Tychy w drugim meczu kontrolnym podczas okresu przygotowawczego. Karol Danielak, Patryk Stępiński. Wydaje mi się, że było tutaj zagranie ręką rywala. Sędzia jednak tego nie dostrzegł. Adam Dębiński, pierwszy taki udany kontakt z piłką. Jest Szechu. Świetnie sobie poradził. Zobacz, z trójką zawodników. No musieli go tutaj faulować, nie znaleźli innego pomysłu, dlatego że Julian uciekłby im kompletnie i naprawdę mogło być groźnie pod bramką Tyszan. No, kończy się na rzucie wolnym. Piłka daleko na razie od bramki rywala. Co bardzo istotne przy tej akcji Juliana Szechu możemy zaobserwować, to że ten zawodnik bardzo dużo widzi na boisku. On ma bardzo dużą perspektywę boiskową. On wie, jak zagrać, wie, gdzie są ustawieni partnerzy, wie, jak są ustawieni rywale i wie, jaką podjąć decyzję, która w danym momencie jest najbardziej korzystną dla łódzkiego Widzewa. Bartosz Guzdek, prawa strona pola karnego, zablokowany przez Mudimu, jednak jeszcze mamy piłkę
Była piłka pod nogami Karola Danielaka, Patryk Lipski. Przebija tu Patryk Stępiński, znowu Karol Danielak, prawa strona boiska. Patryk Lipski spokojnie rozgląda się, poszukał tak Patryka Stępińskiego. Ja do ciebie, ty do mnie, Karol Danielak, spokojnie gramy w trójkącie. Patryk Lipski do Karol Karola Danielak Danielaka. Teraz w polu karnym. Brakło mi cwaniactwa tutaj Karola Danielaka, który znalazł się przed obrońcą, był gdzieś tam skrobany po nogach, wystarczyło, wydaje mi się, że się położył w polu karnym i mielibyśmy jedenastkę dla łódzkiego Widzewa. Podjął Karol inną decyzję, chciał pograć do końca i mamy chyba zmianę w drużynie łódzkiego Widzewa. Julian Szechu podszedł do linii bocznej, a jednak nie. Nie, to nie o zmianę chodzi. Tak, potrzebuje jakiejś pomocy od osób znajdujących się na ławce rezerwowych łódzkiego Widzewa. Chyba plaster, na rękę. Jakiś opatrunek na rękę, tak. Podejrzewam, że kiedy upadał, może troszkę niefortunnie to zrobił i coś tam się z palcem stało i teraz szybko jeden z naszych fizjoterapeutów udzielił mu pomocy. Za chwilę myślę, że Julian powróci do gry. Prawa strona boiska, Patryk Lipski, zagranie do Serafina Szoty, Adam Dębiński wprowadza piłkę. No, Adam Dębiński tymczasem zaryzykował, no i to wprowadzenie nie było udane. Zupełnie niepotrzebna strata, powinien wcześniej podać piłkę do jednego z partnerów. No jest to właśnie ta taka niedogodność, jeśli chodzi o młodych zawodników wchodzących do takiej seniorskiej, dojrzałej, dorosłej piłki, że z tego wieku juniora wychodzimy z takimi nawykami, gdzie lubimy poholować piłkę, fajnie to wygląda dla kibiców, którzy są zadowoleni, kiedy zawodnicy potrafią w indywidualny sposób wyprowadzić piłkę z własnej połowy. No tutaj Adam musi już przejść do takiego seniorskiego grania, szukania gry na 1-2 kontakty i szybszego rozgrywania piłki, bo tutaj nie będzie już w ekstraklasie na to czasu, żeby tego się uczyć. Dzisiaj jeszcze mamy możliwość, bo to wiadomo, gra sparingowa i spokojnie sobie możemy poszukać takich rozwiązań. Na pewno trener Niedźwiedź zwróci na to uwagę Adamowi, że musimy szybciej grać piłką, żeby nie robić sobie takich problemów. A tymczasem wcześniej błąd Bartka Gustka. Niestety dobra piłka była do niego kierowana, to już parę chwil temu. Teraz może Bartek się zrehabilituje, odegrał piłkę do Patryka Lipskiego, ten do Karola Danielaka. No ale wcześniej naprawdę to była fajna piłka do Bartka, który niestety nie najlepiej ją przyjął i w efekcie stąd cała ta sytuacja, która przed momentem była pod naszą bramką. Julian Szechu już z powrotem na boisku, cały i zdrowy, co najważniejsze. Ale tymczasem piłka opuściła linię boczną boiska i... I pokazuje właśnie Adamowi out. Dębińskiemu, tak, że troszeczkę wcześniej Adam powinien podejść do grania, bo było to jedyne rozwiązanie, gdzie Julian mógł poszukać takiego bezpiecznego zagrania do swojego partnera. Adam troszeczkę spóźniony, piłka wyszła na out dla GKS-u Tychy. Piłkę już mamy w grze. Domingasz lewą nogą, zagranie w kierunku swojego napastnika. Prawa strona boiska. Spokojne rozegranie zawodników gości. No i cofają się z powrotem do Domingerza, który ma tutaj być dzielącym i rządzącym w środkowej strefie boiska, jeśli chodzi o zespół GKS-u Tychy. No właśnie tym razem dyszanie w ataku na naszą bramkę. No niebezpiecznie tam się zrobiło i kończy się rzutem rożnym. Dobre wyjście Henryka Rawasa. Wydawało mi się, że taka bezpańska piłka, a jeden z Tyszan do niej dopadł i w samą porę interweniował dobrym wyjściem Henryk Rawas. Rzut rożny. Postraszenie zawodnika ofensywnego GKS-u Tychy, że bramkarz tutaj będzie podejmował interwencję, tak, ale odprowadził tylko piłkę wzrokiem i piłka będzie ekspediowana z prawej strony boiska z rzutu rożnego dla GKS-u Tychy. Tak jest, Wołkowicz już ustawia piłkę przy chorągiewce. Cała drużyna Widzewa we własnym polu karnym. No już naprawdę widać, że są zmęczeni. To słońce operuje coraz mocniej. To jest no w tej chwili tak naprawdę najtrudniejsza godzina do grania. Ależ niebezpiecznie się zrobiło. No kompletne jakieś zamieszanie we własnym naszym polu karnym. Nikt nie przeciął lotu tej piłki. Zobaczmy na powtórce. Jak to wpadło? No taka kolejna bezpańska piłka, popatrzmy, dośrodkowanie, no tak i chyba ostatni dotknął piłki, tutaj właśnie zawodnik GKS-u Tychy, nie widzę w tej chwili jego numeru, ale tutaj no, ale zauważmy, że było pozwoliliśmy zagranie, na zbyt wiele. Zagranie było na pierwszy słupek, gdzie zawodnik GKS-u Tychy wyszedł do piłki, lekko ją trącił. Nie było tutaj asekuracji, piłka bezpańsko przeleciała na trzecim metrze od bramki Henryka Rawasa. Nie miał kto
tej piłki już przeciąć i w najbliższej odległości wepchnięta piłka do naszej bramki 1-1 i zostaje nam 12 minut czystego grania. No tak, i również 12 minut na to, by zmienić jeszcze ten wynik, no bo rzeczywiście ta bramka padła w najmniej spodziewanym momencie. Owszem, no mieli też szanie próby tutaj jedną, drugą, no ale niewiele z tego tak naprawdę groźnego dla nich wynikało. To my stworzyliśmy w drugiej połowie spotkania zdecydowanie więcej dobrych sytuacji. Nie wykorzystaliśmy żadnej, a tutaj rzut rożny, no i jak powiedziałem, no jednak nie ustrzegliśmy się błędu. Ta piłka nie powinna sobie tak po prostu przelecieć przez nasze pole karne. Ktoś powinien ją przeciąć. Ktoś powinien ją wcześniej wybić, no myślę, że to będzie też materiał do analizy, no bo no taka stracona bramka nie przystoi teraz już na lepiej, tym poziomie. Lepiej zdecydowanie pamiętamy w pierwszej lidze, niestety nam się też takie błędy po stałych fragmentach gry zdarzały, gdzie ta piłka w takich właśnie troszkę dziwnych okolicznościach gdzieś tam nam wpadała do siatki. No. Jest o czym myśleć, trzeba na pewno to wyeliminować. Wynik meczu, to co na tablicy, to 1-1 w tej chwili, więc my cieszyliśmy się z bramki Matii Montiniego. Teraz no, powodów do radości nie mieliśmy, bo to rywal doprowadził do wyrównania. Jeszcze rzut wolny dla GKS-u Tychy. Też bardzo groźna sytuacja, bo najprawdopodobniej będzie pod bramką Henryka Rawasa, faulowany Antonio Dominguez. To on zagrywał tę piłkę z rzutu rożnego przy straconej bramce przez Widzewiaków i myślę, że tutaj z tej strony boiska też Antonio Dominguez podejdzie do piłki i będzie próbował dokręcać ją gdzieś w pole karne, chociaż nie, widzimy drugiego zawodnika GKS-u Tychy, chyba też musi mieć dobrą lewą nogę, a troszeczkę słońce nam przeszkadza, żeby powiedzieć, który z zawodników GKS-u Tychy podszedł do piłki, a jednak nie, to chyba Dominguez, tak Marcinie? Nie wiem, powiem szczerze, że nie widzę w tej chwili po prostu. Kompletnie to słońce oślepia. Po numerach sprawdzę, tak, to chyba Dominguez jednak podszedł do ustawionej piłki na 20 metrze od bramki Rawasa. No i niebezpiecznie. Bezpośrednie uderzenie tutaj zaskoczył. Nie jest to z numerem 27 grający... Wołkowicz. Krzysztof Wołkowicz. No ten sam zawodnik, który dośrodkował właśnie przed chwilą z tego rzutu rożnego, po którym padła bramka. Ja myślałem, że to był Dominguez. Bardzo podobne postury tych dwóch zawodników i też widać, że bardzo dobrze ułożone lewe nogi. No i tutaj bardzo dobra interwencja Henryka Rawasa, który mimo to, że był zasłonięty, ta piłka była zaskakująca, bita w krótki róg. No, ale popisał się refleksem nasz bramkarz. No i kolejny rzut rożny i teraz znów rzucie rożnym, no, pełna koncentracja. Zupełnie inne rozegranie tego rzutu wolnego. Wołkowicz do Domingueza, który próbował z 20 metra z woleja bezpośrednio uderzyć w kierunku bramki Rawasa. Piłka weszła mu celnie, jednak przeciągnął to uderzenie i Henryk Rawas rozpocznie spokojnie od własnej bramki. Patryk Lipski. Budujemy teraz swój atak pozycyjny. 82 minuta tego spotkania. Serafin Szota. Szota do Dębińskiego. Dębiński. Szota. Dębiński. No nie gramy jednak w tej chwili tak pewnie w obronie, jak miało to miejsce, gdy Żyro był na boisku. No trzeba, Marcin, to zauważyć. No nie da się ukryć teraz błąd Henryka Rawasa. Ale bez konsekwencji. No na całe szczęście, dlatego że zawodnik rywala grający z 19 Daniel Rumin, no jakby zaskoczony zupełnie, nie zareagował prawidłowo, bo mógł zrobić z tą piłką wszystko. Po prostu przelobować Henryka Rawasa i zdobyć drugą bramkę dla swojej drużyny. Na szczęście dla nas tego nie uczynił i no cóż. No, wielkimi umiejętnościami się tutaj po prostu nie popisał. Serafin Szota, zagranie dłuższej piłki na lewą stronę boiska, ale piłka praktycznie do nikogo. Musimy zwrócić uwagę, że po tych pierwszych 15-20 minutach, kiedy Widzew miał przygniatającą przewagę, jeśli chodzi o drugą połowę, tak to wyglądało, jakbyśmy... troszeczkę jakby zeszło z nas powietrze, jakbyśmy pozwolili zawodnikom GKS-u Tychy na dojście do głosu i efektem tego jest ta stracona przez nas bramka. No i później kilka takich też dosyć groźnych sytuacji, które Tyszanie sobie wypracowali, czy to po samym fragmencie gry, czy po jakiejś akcji. Dokładnie tak. Trudno się nie zgodzić z tym, co mówisz, bo początek wskazywał mi na to, że
tutaj kolejne bramki dla nas to będą kwestią czasu i będziemy sobie radzili, ale tak się nie stało. Teraz wyraźnie więcej sił mają zawodnicy GKS-u. Dynamiczni, dość szybcy, atakują naszą bramkę raz po raz. My natomiast no, mamy problem, żeby coś ciekawego z przodu zrobić. Osamotniony tutaj Bartosz Guzdek, który no, przegrywa niestety kolejny pojedynek o piłkę i nadal GKS utrzymuje się w posiadaniu futbolówki. 84. minuta, 1-1, no ale to nie jest na pewno dobry moment gry w naszym wykonaniu. Zdecydowanie tak. Mamy tutaj spore problemy, jeśli chodzi o grę w defensywie szczególnie. Tutaj też brakuje mi tego, że Bartek Guzdek, który gdzieś ta piłka idzie w jego kierunku, on albo nie przyjmie tej piłki, albo jeżeli nawet przyjmie, to gdzieś jest szybka strata, nie utrzyma się na połowie rywala i nie pozwoli na to, żeby pozostali widzowiadzy mogli podejść do grania ofensywnego. No szkoda, bo pamiętasz, Marcin, mówiliśmy tutaj w przerwie, że liczymy na to, że Bartek nam się w tym okresie przygotowawczym będzie budził, że coś ciekawego w tych meczach kontrolnych pokaże. No na razie na pewno tej drugiej połowy meczu z GKS-em tych do udanych zaliczyć nie może, no bo gdzieś z tą piłką się nie rozumie. Albo brakuje dobrego przyjęcia, albo brakuje bycia w tym miejscu właściwym, czyli tego timingu, jak mawiał jeden z ekspertów. Tak jak w pierwszej połowie mieliśmy Mattie Montiniego, o którym też możemy powiedzieć, że zbyt często nie był pod grą, ale poczekajmy, tutaj dobre uderzenie z około 25 metrów w wykonaniu jednego z zawodników GKS-u, tych obok prawego słupka bramki Henryka Rawasa. Ale wrócę do tej myśli, jeśli chodzi o Mattie Montiniego. On też można powiedzieć, że nie był zbyt dużo pod grą w pierwszej połowie, ale kiedy dostawał piłkę, on potrafił się z tą piłką utrzymać. On potrafił, co jest bardzo istotne dla wyniku spotkania w tej 85. minucie, oddać decydujące uderzenie. No teraz poczekajmy. Może teraz Bartek Guzdek, no ma sytuację meczową. Bartek Guzdek miał sytuację meczową, ale zdecydowanie wcześniej powinien oddać strzał. On bardzo długo prowadził, gdzie fajnie wygrał pojedynek z testowanym Mudimu. Miał przed sobą tylko bramkarza, wbiegł w pole karne i Marcin wyszedł przed niego, dobrze przyjął tym razem piłkę, świetne prostopadłe podanie do niego kierowane. No jestem bardzo zawiedziony, nie będę ukrywał akurat postawą w tym momencie. Tak jak powiedziałeś, w pełni się tym zgadzam. No powinien wcześniej oddawać strzał, próbować uderzyć po długim rogu. Za długo troszeczkę tę piłkę holował, w efekcie dobry powrót obrońcy GKS-u Tychy i po całej sytuacji zostało nam wspomnienie. Tak, ale jeżeli nawet już Bartek Guzdek zdecydował się na to, że będzie próbował z tą piłką gdzieś wjechać jeszcze bliżej bramki strzeżonej przez golkipera gości Kacpra Dane, to powinien widzieć to, że zawodnik drużyny GKS-u Tychy atakuje go od lewej strony. Zastawić piłkę, bo jeżeli on już idzie na wślizgu, to albo przejdzie przez nogi Guzdka, albo Bartek po prostu złapie go na zamach, złamie akcję do lewej swojej nogi, poszuka uderzenia po długim rogu. Oczywiście łatwo nam o tym mówić tutaj z naszych miejsc, z których komentujemy dzisiejsze spotkanie, ale no, taką decyzję powinien Bartek podjąć, od niego wymagamy, tym bardziej, że jest to już zawodnik, który jest w Widzewie ekstraklasowym. Tyszanie znów pod naszą bramką, tym razem jednak sędzia boczny sygnalizuje pozycję spaloną. To dopiero drugi spalony w dzisiejszym spotkaniu. Pierwszy był kilka minut temu po stronie Widzewiaków. Teraz mamy spalonego po stronie GKS-u Tychy. W spalonych 1-1, na tablicy wyników 1-1. 5 minut do, przepraszam, 4 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Adam Dębiński, lewa strona boiska. Radek Gołębiowski. Z powrotem do Adama Dębińskiego. No Adam, tym razem już pomny wcześniejszych doświadczeń szybciej rozegrał nieco tę piłkę. Przede wszystkim nie próbował jej tutaj holować, a odegrał do partnera. Patryk Lipski. Lipski ma trochę wolnego miejsca. Lipski, no próbują coś w końcówce Widzewiacy jeszcze tutaj stworzyć. Próbował sprytnie zagrać do Guzdka. No i wreszcie powalczył Bartek Guzdek o piłkę. Dobrze. Do Karola Danielaka. Patryk Stępiński, no oby ta końcówka była dla nas. Karol Danielak, wstrzelenie takie piłki w pole karne, ale tam niestety nikogo nie było. Nadziewamy się na kontrę i teraz kto szybszy? Powraca Serafin Szota, ale nie. Przyniesie zdecydowanie. Out. Ale zobaczmy, z czego się bierze kontrakcja GKS-u Tychy. Zagranie w kierunku Bartka Guzdka, który w ogóle nie ruszył w kierunku piłki, mimo tego, że ona była zagrana troszeczkę za jego plecy, ale ten ruch trzeba wykonać w kierunku piłki.
przechwyt, jedna długa piłka w kierunku Rumina i moglibyśmy tutaj to spotkanie zakończyć zdecydowanie w gorszych nastrojach niż jesteśmy w tej chwili. No tak, a wcześniej to my mogliśmy zdobyć bramkę dającą ponownie prowadzenie, ale to już tylko i wyłącznie gdybanie. No niestety, ale tej okazji Bartek Guzdek nie wykorzystał bez wątpienia najlepszej swojej, jaką miał w tym meczu. 89. minuta w tej chwili już się rozpoczęła. Jeśli sędzia nie będzie specjalnie przedłużał tutaj gry, myślę, że gdzieś jakieś 2 minuty, bo nie było jakiejś dłuższej przerwy z wyjątkiem tej na picie. Adam Dębiński. No nie ma co patrzeć jeszcze na zegarki, trzeba próbować grać do końca. Patryk Stępiński ładnie do Ernesta Terpiłowskiego. Terpiłowski jest już w polu karnym. Terpiłowski, no nie ma do kogo teraz tutaj zagrać. Ernest Terpiłowski, strata. Wygonił się Ernest od światła bramki. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem było to, jeżeli poszedł już na przebój, na taką indywidualną akcję, szukać swojej prawej nogi gdzieś do linii końcowej, szukać wrzutki. Ale teraz Julian Szechu świetnie to zrobił. Julian Szechu, uderzenie broni Kacper Dana. Ale Julian pokazał po raz kolejny naprawdę duże umiejętności. Widziałeś, jak sobie tą piłkę puścił, lekko dziubnął, czy minął praktycznie. Ale zobacz, on balansem ciała zgubił rywala, tak, zdecydowanie. Wyszedł, stworzył sobie sam sytuację. No, będziemy, myślę, mieli pożytek z tego zawodnika. Adam Demiński. Patryk Lipski, ładnie teraz Patryk Lipski też sobie poradził do Karola Danielaka. Karol Danielak. Znalazł się Karol już w narożniku pola karnego i wywalczył rzut rożny. Zakręcił jednym zawodnikiem, a sekuracja drugiego nie pozwoliła na to, że piłka od Karola Danielaka trafiła na głowę któregoś z partnerów łódzkiego Widzewa, ale to jest właśnie to, co zrobił Karol Danielak, co powinien wcześniej zrobić Ernest Terpiłowski. Zamarkować zejście do lewej strony i pójść na prawą swoją nogę gdzieś do linii końcowej, szukać dośrodkowania. Kapitalnie to zrobił teraz Karol Danielak, no brakło takiego niuansu, jeśli chodzi o dogranie do partnera. No ale może teraz coś z tego rzutu różnego spróbujemy zrobić. Radek Gołębioski kolejny raz. Tak. Lewa noga, dokręcona no, piłka. No taka dobrze bita piłka. Karol Danielak jeszcze głową, ale wprost na nogę jednego z defensorów GKS-u tych. I to był no ostatni sędzia akcent kończy tego spotkania. Tak jest, moi drodzy, sędzia gwiżdże dzisiaj po raz ostatni. Myślę, że żaden z piłkarzy, którzy znajdują się na boisku, nie żałuje tego momentu, dlatego że naprawdę w ogromnym, no tropikalnym upale to spotkanie było toczone. No samym Marcin wiemy, w jakim my się znajdujemy stanie. Po prostu leje się po nas. Jest nieprawdopodobnie gorąco, a to, co oni musieli przeżywać na boisku, no to tym razem nie zazdroszczę. Bardzo solidna jednostka treningowa, ciężki sparing. Sparing, który miał różne oblicza, różne odsłony. Mieliśmy powody do zadowolenia. Prowadziliśmy po bramce Mattii Montiniego. Początek drugiej połowy dał spore powody do optymizmu, bo wydawało się, że bramka dla nas jest kwestią czasu, że będziemy tutaj prowadzili, że będziemy ten mecz kontrolowali. Jednak później ten obraz gry troszkę uległ zmianie. Zdarzyły nam się błędy w defensywie. Efekt tego jest taki, że tracimy gola, robi się 1-1 i później już nic się nie zmieniło, choć przyznajmy, i jedna i druga drużyna miały jeszcze okazję, by zmienić wynik tego spotkania. Efekt końcowy jednak 1-1 w drugim meczu kontrolnym Widzewa Łódź w przygotowaniach do nowego sezonu już ekstraklasowego. Trener Niedźwiedź przetarł głowę, tak pomyślałem. Tutaj chyba w głowie trenera Niedźwiedzia jest kilka pomysłów, kilka spostrzeżeń po dzisiejszym spotkaniu. Na pewno dużo uwag będzie przekazanych swoim zawodnikom, szczególnie jeśli chodzi o krycie przy stałym fragmencie gry, po którym straciliśmy bramkę. Na pewno będą też uwagi w kierunku Bartka Guzdka, który miał piłkę meczową, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie sparingowe. Kończymy dzisiejsze spotkanie sparingowe wynikiem 1-1. Dwóch rannych lepiej chyba niż jeden zabity. No tak, ale wynik to tutaj jest tak naprawdę kwestia drugorzędna. Mnie cieszy, tak jak powiedziałem wcześniej, no bramka Mattii Montiniego. No natomiast kilka rzeczy do poprawy widzieliśmy, co się nam dzisiaj nie udało, czego nie wykorzystaliśmy, gdzie błędy popełniliśmy. To wszystko dzisiaj ze stadionu, właściwie no ze stadionu mieliśmy trybunę i to pełną trybunę dzisiaj przy ulicy Małachowskiego. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i mecz kontrolny Widzewa z GKS-em Tychy. Marcin Łagiewski i Marcin Dorociński. Dziś dla Was to spotkanie komentowaliśmy w potwornym upale, także teraz wszystkim życzymy, kochani, nad wodę ochłonąć tak, i spokojnie, a przed zawodnikami łódzkiego Widzewa kolejny ciężki tydzień zajęć. To wszystko dzisiaj, do usłyszenia.
To ja, Andrzej Bargiel. A tu spełniają się moje marzenia. To moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I ekologiczne, bo z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie. Co jest dla Ciebie najważniejsze na świecie? Niech to wyzwoli w Tobie energię. Znajdź to, co Cię napędza i poświęć się temu. Wszystko może się zmienić, jeśli chcesz, żeby się zmieniło. Twoja motywacja ma niewiarygodny zasięg. Power your world. Ioniq 5. 100% elektryczny. Ten cud techniki pracuje niskim nakładem energii. Zmienia płyn ogrzany przez powietrze z zewnątrz w gorący gaz, który przekazuje ciepło wodzie płynącej pod nami. I wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy. I to wszystko dzieje się w naszym domu? Dzięki potężnej technologii. Immergas. Pompy ciepła nowej generacji. Nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků, holba, ryzí pivo z hor. Jesteśmy już po drugim meczu w okresie przygotowawczym, meczu kontrolnym pomiędzy Widzewem Łódź a pierwszoligowym GKS-em Tychy. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Bardzo proszę o ocenę tego spotkania trenera Janusza Niedźwiedzia. No przede wszystkim każdy mecz jest weryfikacją tego, na jakim etapie jesteśmy, czego jeszcze potrzebujemy. Dobrze, że coraz więcej zawodników dołącza do naszej drużyny, dzięki czemu ta rywalizacja się zwiększa. Doszedł w ostatnim czasie Bożydar, ale
stwierdziliśmy, że byłoby to zbyt ryzykowne, żeby po jednym treningu i szczególnie po czwartkowym całym dniu testów i badań, żeby dzisiaj pojawił się na boisku, za dużo byśmy mieli do stracenia, więc przygotujemy go dobrze w tym tygodniu i będzie mógł w piątek zagrać w jednym z meczów kontrolnych. Bardzo proszę teraz o pytania do trenera Janusza Niedźwiedzia. Panie trenerze, oczywiście patrzymy sobie na to, jak wygląda gra Widzewa, ale myślę, że za wcześnie na jakieś takie duże porównania, czy duże myślenie o tym, jak to będzie wyglądało za tych kilka tygodni. No tak, wiadomo, że to, co będzie za kilka tygodni, każdy może powiedzieć, to jest najważniejsze, bo jest najważniejsze. Mecze ligowe o punkty, tam tylko liczy się zwycięstwo. Teraz, tak jak widzicie, zmieniamy wielu zawodników, dajemy też możliwość grania Adamowi Dębińskiemu, który też wchodzi. Jeszcze wiemy też, że po tej kontuzji on nie jest przygotowany do tego, żeby grać na takiej intensywności, jakbyśmy chcieli. Natomiast to, po to są te mecze kontrolne, a mamy ich bardzo mało tak naprawdę. Jeszcze tylko za tydzień jest jeden mecz, gdzie każdy pewnie zagra 90 minut albo około tego czasu i będzie wtedy już trzeba będzie podejmować te pierwsze decyzje, kto w tym pierwszym meczu będzie miał największą szansę na to, żeby wyjść w pierwszym składzie. Znowu stracona bramka po rzucie rożnym. W stałym fragmencie. W stałym fragmencie, tak, nie wróciły demony, powiedzmy, pierwszej ligi. No jakbyśmy chcieli, to byśmy Mateusza Żyro trzymali do końca, który miał pilnować też pewnej strefy, wszedł Adam Dymiński. Nie wiem, musimy zobaczyć tam gdzieś na dalszym słupku. Też myślę, że nie zareagowaliśmy właściwie, plus też błąd był na bliższym słupku. Natomiast no to tak jak mówimy, każdy mecz jest jakąś weryfikacją. My po to też pozyskaliśmy na przykład Mateusza czy Serafina, czy też Juliana, który też jest wyższym zawodnikiem, po to, żebyśmy mogli też fizycznie, wzrostowo lepiej wyglądać w tym elemencie. Ale te stałe fragmenty jeszcze są przed nami. My na razie skupiamy się zdecydowanie na innych rzeczach. Ale myślę, że tych pozyskanych świeżych zawodników możemy ocenić pozytywnie ich występ. No to co powiedziałem jeszcze w poprzednim meczu, czy po jednym, czy po drugim meczu, nie chciałbym od razu mówić czy o pozytywach, czy kogoś skreślać, bo to nie jest czas na to, żebyśmy dzisiaj kogoś wychwalali. Natomiast no, jest tak, że część zawodników naprawdę już funkcjonuje na niezłym poziomie, część zawodników jeszcze potrzebuje czasu, żeby poznać tą naszą grę. A tak szczerze trenerze, z której połowy jest pan bardziej zadowolony? Nie jestem zadowolony dzisiaj z tego meczu, już nie chodzi o wynik, ale z gry i z realizacji uważam, że gdybyśmy przyspieszyli tą grę parę razy więcej, mogliśmy sobie stworzyć dużo, dużo więcej sytuacji. Oczywiście to, że nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji, to jedno, ale myślę, że szczególnie ta druga połowa była za wolna dla mnie i straciliśmy w pewnym sensie panowanie nad tym meczem i tak jak powiedziałem, to nie jestem dzisiaj zadowolony z tego, co widziałem na boisku. Kiedy możemy spodziewać się jeszcze jakichś kolejnych ruchów, jeżeli chodzi o osoby przychodzące? To nie pytanie do mnie, tutaj przede wszystkim cały czas pion działa i czekamy na kolejnych zawodników, bo wiadomo, tacy zawodnicy się pojawią, tylko kwestia jest kiedy. To ja jeszcze o Marka Chnuska dopytam. Wiem, że zabiegu nie będzie, a jaki jest taki orientacyjny termin powrotu do treningów? Marek przechodzi rehabilitację właśnie po to, żeby uniknąć tej operacji, bo operacja zawsze to jest ostateczność, dlatego chcemy tymi sposobami Markowi pomóc, żeby Marek mógł dołączyć, bo operacja wiąże się z kilkutygodniową przerwą i na razie no to leczenie gdzieś tam przebiega zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy, natomiast no tu jeszcze będzie trzeba chwilę poczekać na Marka, żeby, bo to nie jest tak, że nie wiem, pstrykniemy palcem i po kilku zabiegach Markowi przejdzie coś, co mu dolega od kilku tygodni, bo to nie jest taki temat, gdzie to się zaczęło kilka dni temu, tylko to się zaczęło już gdzieś w końcówce tamtego sezonu. Na początek sezonu jest szansa, żeby był gotowy, czy trudno jeszcze? Dzisiaj ciężko wyrokować, może być tak, że będzie gotowa, może być tak, że nie zdążymy. Jeżeli chodzi o Konrada Reszkę, bo komunikatów żadnych z klubu nie było, Konrad zginął gdzieś, nie uczestniczy w treningu. Nie, Konrad po prostu, od razu odpowiem, Konrad ma lekkie przeciążenie i po prostu nie trenuje z nami i przechodzi rehabilitację, dlatego go nie widzicie po prostu, jeśli chodzi o trening. To jeszcze pytanie ostatnie o Murawy. Nie było szansy, żeby grać na naturalnej, musieliśmy wykorzystywać hybrydę, czy to decyzja znowu Makisy? No przede wszystkim trenujemy na naturze, natomiast ona nie jest pełnowymiarowa. Chcieliśmy zagrać na pełnym wymiarze, dlatego też zdecydowaliśmy się tutaj, żeby mieć te realne warunki, bo mówię, treningowe jest zbyt wąskie i zbyt małe do rozgrywania meczów kontrolnych.
Trenerze, tutaj pierwsza dawka uderzeniowa, za chwileczkę druga w Woli Chorzelowskiej. Tam jeszcze dołożycie chłopakom, czy to już będzie taki konstans, a potem schodzenie z obciążeń? Nie, mniej więcej tydzień będzie trwało, że jeszcze zwiększymy tą intensywność, bo to jest jeszcze czas na to, żeby te i trochę objętości, intensywności dołożyć. Natomiast no, zakończymy to też mniej więcej we wtorek, ten najtrudniejszy okres. Później zostanie na mecz ze Stalą Rzeszów i później ten pierwszy mikrocykl, który będzie przed meczem z Pogonią. Pięknie, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, a waszym gościem był trener Janusz Niedźwiedź. Za chwilę druga część konferencji po meczu towarzyskim Widzew Łódź GKS Tychy. W drugiej części konferencji naszym gościem jest strzelec dziś jedynej bramki dla Widzewa Łódź, Mattia Montini. Mattia, what do you think about this friendly game with GKS Tychy? Was very hot, very difficult to play, because we are coming to 1 week very hard of trainings. We are working so good, so we were a bit tired. We tried to do what the coach asked during the training, what was not easy, some mistakes. By the way, it's okay, it's normal period to be tired. Oczywiście mówię o pierwszej części, w której uczestniczyłem. To był mecz poprzedzony bardzo ciężkimi, bardzo mocnymi treningami. Pracujemy bardzo dobrze, pracujemy bardzo mocno, ale było to tak, że widać tutaj w meczu. Nie ustrzegliśmy się błędów, było parę błędów, było kilka lepszych momentów. No i oczywiście też no, trudno, żeby Mattia się nie cieszył ze zdobytej przez siebie bramki. Bardzo proszę o pytanie do Mattii. Are you ready to play 90 minutes? Honestly, we are managing my condition because still I feel a little bit pain when I shoot strong with my left foot. But the doctor from Italy and the medical staff here say that I need to train, I need to go over this pain and will disappear alone. But I think we have time before extra class at the start of the season to be prepared 100%. And this is very nice to score the goal, even is it a friendly match? Yeah, to score a goal is always a good feeling, and I'm very happy because my last period in Widzew was not so good. So for me, it's important also to show to myself, not to everybody, to show to myself that I can be a part of this team. Mówił oczywiście Mattia o tym, że zawsze może od końca tego, co na koniec powiedział. Do tej pory ten jego pobyt w Widzewie nie był taki, jakby sobie on wymarzył, jakby wymarzyli sobie kibice. Od siebie oczekuje zdecydowanie więcej. Liczy na to, że będzie w pełni sił, w pełni zdrowy już przed pierwszym meczem Ekstraklasy. Z tym wiąże ogromne nadzieje. Wcześniej mówił o tym, no, że rzeczywiście miał problemy zdrowotne. Kontaktował się ze swoim lekarzem we Włoszech. Cały czas pracuje ze stawem medycznym tutaj w Widzewie, jest pod ich opieką. Jest coraz lepiej i jest przekonany, że jeszcze niewielki ból przy uderzeniach się pojawia, przy lewej nodze, natomiast jest coraz lepiej, jest przekonany, to o czym powiedziałem przed momentem, że na pierwszy mecz z Pogonią Szczecin będzie w pełni sił, będzie w pełni zdrowy. This is very tough for you to training in this condition, but you have to do it to have a strength when Ekstraklasa starts. Yeah. I don't know, I think the championship will start half of July, so I think it could be more hot than now. I hope that we will play in the evening, because 12 o'clock is very tough hour to play football, but I'm coming from Italy, so usually in Italy when you start the season in August is 40 degrees, so for me it's quite normal to play in this condition.
No teraz trochę o pogodzie i o godzinach. Oczywiście myślę, że zrozumieliście. Mattia pochodzi z Włoch, gdzie bardzo często gra się w sierpniu przy 40-stopniowym nawet upale, ale mecze też, no oczywiście fajnie, jeśli rozgrywane są wieczorem. Wieczór, inna temperatura, inne emocje, no to wszystko teraz wiąże się już z Ekstraklasą. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję. Thank you, Mattia. Dziękuję. To wszystko dzisiaj. Jeszcze przepraszam, jeszcze trener GKS-u Tychy w ostatniej części naszej konferencji pomeczowej. ŁKA to szybka, bezpieczna i komfortowa kolej dla wszystkich. ŁKA łączy dziś kolejne miasta, by zaoferować Ci najkorzystniejsze połączenia kolejowe w województwie łódzkim. I ostatnia część naszej pomeczowej konferencji. Tym razem jest z nami trener drużyny GKS-u Tychy, pan Dominik Nowak. Panie trenerze, bardzo proszę o krótkie podsumowanie tego meczu. Wiem, krótkie jest gorąco, no napiłem tak krótko. Na pewno dla mnie to jest pożyteczny sparring. Dużo takich wniosków. My oczywiście zaczęliśmy to, jeżeli chodzi o moją osobę trenera, tą pracę, i różnica jest jeszcze między zespołami, widać było parę razy, że widzę, że rzeczywiście lepiej zdecydowanie oczywiście funkcjonował, jeżeli chodzi o taką organizację, kulturę gry, szczególnie w tej fazie ofensywnej. Były takie dobre momenty, pochwalił tu zespół za te ostatnie 20 minut, za wiele takich fajnych momentów do skoku, do pressingowego. No wiadomo, ten okres to jest okres cały czas budowy drużyny, budowy pewnych zachowań, automatyzmów. Dużo pracy, ale tak jak mówię, no wynik na pewno nie patrzę. W zupełności on to dla mnie jest mniej istotny, też żebyśmy mieli jasność, że chodzi o gry sparingowe. Każdy teren to powtarza. No jak wygra, oczywiście mówi, że buduje, więc powiem, że ten remis delikatnie buduje, bo z zespołem z Ekstraklasy. Ale przed nami jest praca, wiedzą o tym zawodnicy. Mówię, na pewno zaangażowanie to jest w ogóle podstawa. A co do tych elementów już takich piłkarskich, no to widać. Ten sparing potwierdził, że jeszcze bardzo, bardzo długa droga przed nami. Pięknie. Bardzo proszę, jeśli są pytania jakieś. Dziękuję bardzo. Jeśli nie, dziękuję serdecznie. Powodzenia. Dziękuję bardzo, trenerze. No nie wiem, pucharów na raz. Zdasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. To ja, Andrzej Bargiel. A tu spełniają się moje marzenia. To moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I ekologiczne, bo z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Mugapol. Najlepsze miejsca na świecie.